rapping like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilos. Snub nose with potato. Straight out the jungle. This real rap no mama. Chop trees with the Draco. Dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Mateusz Kaniowski, witam serdecznie na ostatnich rundkach przed galą High League 3. To co najlepsze zostawiliśmy na koniec, bo dzisiaj powinny dziać się największe dymy. To też prezent dla Was z okazji Dnia Dziecka, dla tych wszystkich starszych dzieci, które są koneserami dymów i ognia, które jak zwykle dzieją się na tych fajtach. Dzisiaj moimi gośćmi dwóch potężnych zademiarzy. Z lewej strony Don Diego. Siemano, witam Ciebie, witam wszystkich. Który został ostatnio Waszym bohaterem po konferencji, z tego co widziałem, oraz Denis Załęcki. Siema, witam wszystkich, witam Ciebie. Denis, nie wiem, czy czytasz komentarze, Diego, nie wiem, czy Ty również. Natomiast ja zawsze sprawdzam, co widzowie lubią najbardziej i zawsze staram się dowiedzieć, co im się najbardziej podobało. Wczoraj podczas mojego live'a, kiedy prosiłem o wskazanie bohatera, 90-95% głosów było na Don Diego, jeżeli chodzi o konferencję. Potem czytałem komentarze i również zdecydowanie większa część publiki była za Mateuszem Kubiszynem. Czy ty chcesz się do tego odnieść, Denis? Dlaczego twoim zdaniem tak to właśnie mogę jest? Się odnieść. Jakbym był aktorem jak on, myślę, że 100% społeczeństwa byłoby za mną, a że jestem sobą, jestem prawdziwy, jestem szczery. Mnie nie lubią i tyle. Jakaś część mnie lubi, jakaś część zawsze będzie mnie lubiła, ale jak ktoś jest aktorem, jak jest prawdziwym aktorem, kłamcą, dwulicowym, fałszywym typem, no to go ludzie polubią. Ale prędzej czy później wyjdzie na jaw, kto kim jest. Tak jak cię ludzie lubili, jako prawdziwego sportowca z krwi i kości, inteligentnego gościa, który się zawsze zajebiście wypowiedzieć, nie pluł się do ludzi, teraz pokazałeś swoje prawdziwe oblicze. To nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie 3/4 kurwa chłopaków i tych, którzy cię szanowali, którzy cię lubili. Wiesz co, no nie możemy sprawdzić tego zdania chłopaków, ponieważ to są twoi znajomi i w ogóle nie, ludzie... to są nasi. Wasi wspólni, o to wam chodzi, tak? Tak, no ja mogę jedynie odnieść się do tego, co przeczytałem w komentarzach, co przeczytałem w internecie, Diego, jaka jest twoja opinia na ten temat, że właśnie to ciebie ludzie tak gloryfikują w tym momencie? No tutaj chyba teraz właśnie... Panowie, wróciliśmy do was. Jest. Była taka zadyma między chłopakami, tyle się działo, kamery się poprzewracały, padł internet, a tak całkowicie na serio. Niestety, małe problemy techniczne, już wracamy. Na samym początku zapytałem obu, co sądzą o tym, że według widzów w komentarzach oraz na live'ach ludzie twierdzą, że Don Diego był największym bohaterem konferencji, że wyszedł na niej zdecydowanie najlepiej. Denis odpowiedział, że to dlatego, że aktorzy, że gdyby on sam chciał być tak dobrym aktorem, to 100% ludzi byłoby za nim. A teraz odpowiedź Diego. Dlaczego według ciebie ludzie aż tak stanęli za tobą murem? Już odpowiedział, kiedy byliśmy na ofie, więc jeszcze raz poproszę. No przede wszystkim dlatego, że taki jestem, tak? Bardzo się cieszę, że polubiliście mnie takiego właśnie, a nie innego, bo staram się przekazywać wartości normalne dla normalnych ludzi i niekoniecznie jakoś tam bardzo kontrastować, ale przy Denisie to akurat nie dość mocno kontrastuje. Zresztą, no co będę więcej mówić? Dziękuję, że takiego mnie polubiliście. Coś dogadałeś przed chwilą, jak mówił o swoim nie odgrywaniu roli, tylko byciu sobą. No wiesz, ludzie chyba bardziej polubili aktora, a nie osobę taką prawdziwą, szczerą. Ale to dlaczego uważasz? Wielu osobom się nie podoba to, że ktoś mówi to, co myśli. Rozumiesz?
No ja właśnie tak mówię się... to, co myślę za każdym razem, w, a zwłaszcza w odniesieniu do ciebie. Ale jak już mówisz... Wycofujesz się zawsze z tego, co tu mówisz. Przeważnie się wycofujesz. Jeżeli, nie, to jest kwestia taka, że jeżeli popełniam jakiś błąd, to do niego się przyznaję, tak? I właśnie to jest ta różnica. Ale jeśli już mówisz o tym, że jestem takim aktorem, to może jak już załatwiłeś mi tutaj pracę w High League, nie wiem, jak to możemy nazwać, to może też mi, nie wiem, u Kawula może w filmie jakimś załatwisz, tego, skoro jestem takim aktorem dobrym, stary. Ci jakąś tam rolę. No to załatw mi, nie? Tylko nie w niskobudżetowym, ani stary, żadnym, nie wiem, porno. Jakiś normalny, poważny film, stary. Coś wymyślę. Kurcza klasa. Coś sensownego. Denis, zastanawia mnie to, bo jednak tak podchodzisz do tego, że ludzie stanęli za Diego murem. Jakby znaczy, to wszystko wynikało... Wiesz, ludzie stanęli za Diego Znaczy ja mówię oczywiście o większości. Wiesz, to są komentarze, to ile tam może być z 1000 komentarzy, ale w Polsce żyje niecałe 40 milionów osób, wiesz o co chodzi. Wiele osób stoi za mną, to się rozstaje setki tysięcy. Kurwa, tysiące wiadomości, ile osób jest za mną, naprawdę. Ludzie piszą mi, że to jest kurwa fałszywie, że kłamie, rozumiem, że to jest kłamca. To jest kurwa typowy aktor. Naprawdę. On dobrze o tym wie, dobrze wie. Ja go dobrze znam. Wie. Ja i myślę, że ze sobą bardzo dużo sporów, ale najpierw chciałem zacząć właśnie od komentarzy. Chciałem czytać komentarze, które miały najwięcej lajków na kanale EBEB oraz na kanale High League i chciałem, żebyście mogli się do tego odnieść. Tak więc między innymi bardzo dużo osób brało pod uwagę to, że nie dajesz się wyprowadzać z równowagi, kiedy byłeś obrażany przez Denisa, nawet w momencie, kiedy go przeprosiłeś. Jeden z tych komentarzy brzmiał tak: Don Diego, system rozwala, spokój przede wszystkim, brawo za to, co pokazujesz. Pozytywny świr, elo. Don Diego, co za mental, szacun. To jest jego zasłona dymna. Wiesz, śmiejąc się, bo wie, że mnie to wyprowadza z równowagi, to jest jego zasłona dymna. On się w głębi duszy wkurwia i wie, że nic nie może zrobić, bo wie, że będzie za to pokutował zaraz. Także tak. Boi się przekroczyć tą granicę dalej, rozumiesz? Gdy miał jaja, na czym by to się skończyło? Tak, czyli gdybym miał jaja, to by mi puściły nerwy i wywaliłbym tobie sztukę, tak jak ty robisz to wszystkim innym, nie, tak? Tylko mi nie wywalasz sztuki. Wiesz, jak się mijamy, wiesz, jak się zachowujesz. Inaczej zachowujesz się tu przy konferencji, przy ochronie. No jak inaczej się zachowuję? Gdy się minęliśmy, to na zwyczajnym świecie chciałem ci podać rękę. Co innego, jak się mijamy, nie ma ochrony, nie ma nikogo. Tak jak powiedział mój tata wczoraj na rundka z Alanem. Jest ochrona, są szefowie, jest High League. Wiesz, że możesz sobie poszczekać. Nie ma ochrony, jesteśmy sami, wiesz, że nic nie powiesz. A propos szczekania, to od tego ty tutaj jesteś. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o ochronę, High League i tym innym, i te inne rzeczy. Po raz pierwszy chciałem ci właśnie podać rękę wtedy, kiedy mijaliśmy się na nagrywkach, olałeś temat. Po raz drugi, w momencie, kiedy cię przeprosiłem, nie wyszło. Trzeci raz będzie, bo to trzech razy sztuka, tak, w momencie, kiedy już będziesz leżał, albo jak już będziesz nieprzytomny i wtedy sam sobie wezmę twoją rękę i przybiję piątkę, do trzech razy sztuka. 4 czerwca zweryfikuję. O tym mówimy. Ciekawe to zrobisz, jak przegrasz. A propos... Popłaczesz się? Będzie ci wstyd? Będzie mi wstyd, już ci to mówiłem, że będzie mi głupio, strasznie głupio mi będzie, gdy z tobą przegram, to będzie, nie? Ręki ci nie podałem, wiesz dlaczego, wiesz, że ja bym ci podał rękę, normalnie mi się zachował. Dobra, już koniec z tych twoich wywiad. Farmazonów, prawilnych i tak dalej, bo już sam przeczysz swoim zasadom, stary, wyznajesz jakieś zasady, między nimi sobie lawirujesz, nie? Poczekaj, czym przeczę? Czym przeczę? Sobie ja przeczę. Sam sobie przeczysz? Tak, no, czym? No generalnie, że mówi, że gdy przeprosi cię ten i ten, poczekaj, to będzie dobrze, to. I zatrzymaj się później, teraz. No. Nie przeprosiliśmy wtedy. Poszedłeś po konferencji, zrobiłeś wywiad, obrażałeś mnie. Ja to powiedziałem przed, że jak mi przeprosisz, ci podam rękę. Tak, nie tak, miałbym z tym żadnego problemu. Tak. Ale idziesz na wywiad i mówisz mi, okej, okay, nie to... Powiedziałem nie ci... Jestem, poczekaj, no. Nie jestem frajerem, nie jestem pedałem, tylko powiedziałeś, że zachowujesz się jak pedał, jak frajer. I, no to, tak. I to mnie wkurwiło. No tak. I od tej pory powiedziałem, że ci ręki nie podam, bo przesadziłeś. Przekroczyłeś na pewną barierę. No. Gdyby nie to, bym ci podał rękę. I lada chwila później mówisz tak, przeprosiłem cię, za to wytłumaczyłem ci, na czym to wszystko polegało. Powiedziałeś, dobra, okej, okay, nie ma tematu, nie? Nie minęło 10 minut i dalej mówi, bo on powiedział o tym, że jestem frajerem, pedałem i tak dalej. Dopiero co zakończyliśmy temat, wyjaśniliśmy to, ty dalej wracasz. I podczas tej ostatniej konferencji kilka razy do tego wracałeś. No to w końcu jak? Zrozumiałeś to, że nie nazwałem cię frajerem, tylko określiłem twoje zachowanie. 5 minut później dalej mówisz, on mnie nazwał frajerem i padałem. Znowu wytłumaczyłem ci to, czy inni. Ja zrozumiałem. I znowu zachowałem się jak frajer i znowu zachowałem się jak pedał. No to dlaczego? A ja się nie zachowałem jak frajer i nie zachowałem się jak pedał. No to dlaczego? No to dlaczego? To jak dlaczego? Się zachowuje pedał. No dobra. Wytłumacz wszystkim, jak się zachowuje pedał. Dlatego wytłumaczyłem od razu, że dla mnie jedno i drugie to jest synonim już przy tym wywiadzie. No już, ale nie wracajmy do tego, bo ja widzę, że do ciebie i tak to nie dotrze. Dla ciebie nie dla mnie. Do ciebie to i tak nie dotrze. Frajerem to będziesz ty, jak trafisz do więzienia. Tak. Będę frajerem, nie życzę ci tego, ale jak trafisz do więzienia, to będziesz frajerem. Bo wiesz, czym to pachnie, nie? No nie, tylko ci tłumaczę, jak jest.
mocne, lecą jesteś, teksty. Jesteś takim jak zwany, tak jakim jesteś, będziesz w kryminale traktowany jak policjant. Ta, o, no nie, policjantem. Nie, mówię ci normalnie. Znasz idziesz, z autopsji, idziesz, nie? No nie, no słuchaj. No byłeś policjantem, ludzie, pisałeś nie, do pana, nie, nie. Do prokuratora, ale czy tak źle, jesteś tak kurczę, że jak zrobisz wszystko, jesteś, jak zrobisz wszystko, że kolegów strażakiem, tak nie sprzedać. Jesteś strażakiem? Tak, jestem strażakiem. Tak. Tak. Idąc do więzienia, no. Zaprócisz się do ludzi i za to, że jesteś strażakiem, jest chuj w dupę. No i co z tego, że tylko, chuj tylko w dupę? Tylko ci tłumaczę, no jeśli co? Rozmawiamy o kryminale, no. O więzieniach, o więzieniu, no. To ci tłumaczę, jak to tam będzie wyglądało. No. Tylko ci tłumaczę, nie będę tego wyjaśniał, bo to nie powinno nikogo interesować, tylko ci tłumaczę. No dobra, jak pójdziesz no do więzienia, to jest chuj w dupę dla ciebie. I tyle. Dlatego ci nie życzę, abyś trafił do kryminału, bo to nie jest strażakiem. Jeżeli trafiłbym na takich półgłówków jak ty, no to rzeczywiście może tak, ale ja uważam, nie, że w kryminałach tylko jest mówię, troszeczkę... W kryminale byś był frajerem. Zdecydowana większość jest troszeczkę mądrzejszych ludzi od ciebie w kryminałach, więc myślę, że nie byłoby tak. Trafisz do więzienia, będziesz frajerem. Ja bym chciał dopytać, zabycie strażakiem? Zabycie strażakiem. Nie chcę. Nie, nie, nie. To, nie, mnie to zaciekawiło. Nie bądź straż pożarną, tylko Bóg może nam gasić pożary. Ale nie. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co jest z tym strażakiem, bo to jest naprawdę ciekawe. Widzę, że cały czat się aż poruszył, jak to powiedziałeś. Ale to nieważne. To jest, tylko mówię, to ludzie grypsujący, co siedzieli we więzieniach, to wiedzą. Ja tylko to tłumaczę do takich ludzi. To jesteś, nie będę nikomu tłumaczył. Ty jesteś zepsuty do szpiku nie jestem, kości. Nie jestem zepsuty. Ty jesteś tak antysystemowy, że nawet straż pożarną nie dowiedzisz. Nie, twoi koledzy, którzy grypsowali, to ci to wytłumaczą. Że ty wchodząc do więzienia nie będziesz mógł grypsować. Ale ja nie będę chciał grypsować nawet. A ja dobrze. Ja a ty grypsowałeś w więzieniu? Grypsowałem. No to jak? Ktoś to grypsuje, pisze do prokuratury i się umniejsza. No to jak ale to jest? Ale ty jesteś głupi. To jest skrucha. A co ma kurwa? Jakie? To jest zwyczajna skrucha pisana. No, no dobra, do ale skoro grypsujesz, to znaczy, że się nie układasz ani z gadem, ani z żadnym organem. Poczekaj, kurwa, z czym ja się układam pisząc skruchę? Baranie, kurwa. No piszesz do prokuratora, że zrobisz wszystko. A czy ja zrobiłem wszystko? Nie. No to ale, kurwa, to ale co ty znaczy, ale jest papier, sam mówisz, na siebie, idziesz, sam na siebie ja się rozjebałeś, że zrobisz ile, wszystko, kurwa, żeby jest gity tylko w Polsce, którzy teraz, są na wolności, chcą dostać przedłużenie kary, odroczkę, czy kurwa coś na dziecko, idą do psychiatry i psychiatra jest zaciął papiery, kurwa, że... No, ja ci że nie... już ci mówiłem, że skoro... Ktoś inny coś robi, czyli jak ktoś inny zabije, twój kolega zabije inną osobę, to znaczy, że ty też możesz nie, to robić. Ja mówię, no ja nie mówię jest siebie, tak, no to, takie to dlaczego, są zasady. To dlaczego więc mówisz ty mi tak? Nie gadaj, no kurwa, to że się z kimś układałem, tak? Idioto. No to jak nie układałeś jesteś, się? Jesteś po prostu idiotą, jesteś za głupi, no. Żeby to zrozumieć. A, no ja ktoś ci to zagłupi. Wytłumaczy. No tak, tak no siak. Dzięki, że mi powiedziałeś, no. Stary, że proszę jestem za głupi. Przejdziemy dalej, ale chciałem Denis dopytać, bo widzę cały czas. A właśnie, jak już wyszedłeś, to ukończyłeś to liceum, czy coś tam, co chciałeś ukończyć? Tak, bo tam ukończyłem średnio. No to dobrze, czyli dlatego jesteś już mądry, nie głupi. Tak. Chciałem tylko wrócić do tego tematu strażaka. Czy możesz to chociaż lekko rozjaśnić wszystkim pozostałym? Nie, jak ktoś by chciał, żebym to rozjaśnił, to rozjaśnię to na swoim Instagramie. Nie możesz tego wyjaśniać w ten sposób? Bo za dużo do mówienia, to napisać. Jak ktoś chce mnie poznać i chce znać, jakie mam zdanie na ten temat i dlaczego tak mówię, to nie chcę wejść do mnie na Instagrama, ja tam mogę wytłumaczyć. Nie będę publicznie tutaj tego wyjaśniał. Poprosisz kolegę albo koleżankę, żeby ci to napisali, tak? Co? No wyjaśnienia. Mogę napisać. Dobrze, drugi komentarz, panowie, który przeczytałem i który skopiowałem tutaj. Przeczytam go w całości. On dostał chyba 2600 lajków z tego, co pamiętam. E-prawilniactwo myśli inaczej, ale mentalnie Don Diego jest zwycięzcą tego panelu. Nie dał sobie wejść do głowy i zjadł Denisa spokojem. Nie wiem, jak pójdzie mu walka, ale dla mnie merytorycznie go pokonał, choć Denis go prowokował, obrażając go na każdym kroku. Ja nie rozumiem, czym na przykład wygrał. No słuchaj, no złapałem go na 5 kłamstwach, kurwa. Ludzie pisali mi, że złapałem go na 5 kłamstwach i każdy to widział. To jest akurat ta rzesza fanów, która go akurat bardziej lubi. Bo powiedziałeś przed chwilą, że on wewnętrznie się bardzo gotuje, jest wściekły, tak. A tutaj ludzie właśnie zauważają i lajkują to, że nie dał sobie wejść do głowy i zjadł cię spokojem. Bardzo już widziałem komentarze na temat tego, że Mateusz swoim spokojem wygrywa te batalie. Co ty o tym sądzisz? Jest szczerze, tak? Szczerze, swoim spokojem może i to wygrywa. Ale tylko wygrywa konferencję, bo wie, że ja mam krótki ląd, że się wkurwiam, ale spokojnie, w klatce się nie wkurwię. W klatę się odpalę, agresja mi się odpali wtedy, kiedy będzie kończył. Mm-hmm. Będziesz płakał, że przegrałeś tą walkę. Nie mówię ci, że będziesz płakał w klatce. Gdzieś już to słyszałem, bo jesteś kurwa, bo napierdalasz się na gołe pięści, nie jesteś mięczakiem. Ale będziesz po walce płakał, że przegrałeś, że cię zdominowałem. Nie zdominowałem cię w pierwszej, ani w drugiej rundzie, zdominuję cię w trzech rundach. Nie nastawiam się na nokaut, nastawiam się na pewne trzy rundy. I w każdej cię kurwa zdominuję. Na każdej płaszczyźnie, rozumiesz? Się, obudź się i przeproś stary, bo no chyba naprawdę śnisz na jawie. No nie, no właśnie dlatego legenda o Don Diego, kurwa, legnie w gruzach. Diego, ty się zrobi. Wkurzasz, weź czy ty jesteś spokojny? Spokojny jestem, stary, wiesz, to jest kwestia taka, wiesz, że no jak ktoś mnie obraża i czego ma mnie to ruszać, nie, jak to jest w ogóle nieprawdziwe, nie? Ktoś nazywa mnie kondonem, frajerem, nie wiem, czy tam jeszcze cfelem, cipą. Nie, no, nie powiedziałem, że jesteś cfelem.
No to może nie, ale cipą mnie nazwałeś, kondonem i co tam, parówą, wieloma innymi rzeczami. Tak, nie obrażałbym cię, gdybyś ty mnie nie obrażał. No, ale ja ciebie przecież nie obraziłem, ja ciebie nie wyzywałem. Ja tylko określałem twoje zachowania, a ty celowo do mnie takie epitety. Mhm. No i teraz... To w jaki sposób wiem, zachowujesz ten spokój? Wiem, jak się o mnie wypowiadasz do innych osób, słyszysz? No nadzwyczajnie w świecie, wiesz, spływa to do mnie, nie? No wiesz, no skoro coś do mnie nie trafia, tylko obok mnie, no to wiesz, to się tym nie przejmuje, nie? Krótka piłka, więc czego mam się przejmować? Ale to jest tak, że jesteś jak taki trochę ogień w twoim wykonaniu i woda, że ten ogień jest zgaszony przez wodę, ale on cały czas cię tutaj wiesz. Właśnie o to chodzi, że wiesz, ogień nie zgaśnie. Po to mówię oczywiście tylko o spokoju. Po to strażacy uczą się właśnie o pożarach, żeby wiedzieć, jak nad nimi panować, nie? I także wiesz, Denisek jest rozpracowany. Jako ten taki mały pożarek. No ja nie wiem, czy po dzisiejszym programie dużo młodych ludzi będzie chciało zostać strażakami, Denis, po twoich słowach. Ale to nie, no strażak jest bardzo zajebisty zawód. Ludzi ratuje wszystko. Jest to zawód, ale ja tutaj, nie. Gripserami nie będą. Nie, ja tylko ci mówię to, jak trafisz do więzienia. Ale czemu ja mam trafić? Czego ty mi tak ale źle ja życzysz, stary? Powiedziałem na początku, że ci nie życzę źle, obyś tam nie trafił do tego. Nie życzę, nikomu się nie życzy kryminału, nawet największemu wrogowi. Chodzi mi tylko o to, że będziesz frajerem, rozumiesz? Bo tak to jest. Tak nie jest. Policjant, straż pożarny, to jest ta sama ten. Nie zrozumiesz. To jest może pod jedno ministerstwo podchodzi, nie? Ale my nie jesteśmy służbą porządkową. Tylko o to mi chodzi. To jest właśnie ta różnica. Nie mam nic do strażaków, żeby nie było, kurwa, że jakieś zaraz będzie. My jesteśmy służbą ratowniczą. To jest ta różnica. Nie porządkowa, a ratownicza, tak? My pomagamy ludziom. Staramy się raczej... A policja nie pomaga ludziom? Znaczy, wiesz co, to jest inna kwestia, wiesz, Policja jest po to, żeby ludziom pomagać, tak? Nie, znaczy nie? Się też, ale to jest służba porządkowa i służba porządkowa policja ma na służy celu... tylko, żeby pomagać, do niczego więcej, tak czy żeby nie? Utrzymać porządek, ma służyć obywatelom, tak, ale ma utrzymać porządek, więc jeżeli właśnie, dla przykładu, kibole wbiegają, napierdalają się na mieście, nie wiadomo co robią, to po to jest policja, żeby interweniować, żeby inni obywatele mogli czuć się spokojnie, tak. Stary. Bezpiecznie. Dokładnie no. Tak. No więc... Skoro się pytasz, to ci odpowiadam. Na tym polega właśnie działanie policji, żeby utrzymywać porządek, więc naturalną koleją rzeczy jest, że skoro utrzymują porządek... Do czego służy? No nie wiem, no nie przypomnę sobie. Odpowiedziałem ci. Po pierwsze, policja do tego służby utrzymywać porządek, aczkolwiek nie każdy lubi, gdy policja wystawia mu mandat, bo łamiąc przepisy, choćby nawet, nie wiem, paląc fajkę, czy przekraczając prędkość, czy cokolwiek innego, dostajesz mandat, no ale to proste, nie, że będzie nie zawsze mówimy, kto kogo mówi, nie że lubi. Policjant jest my zły. My nie mówimy, kto kogo lubi, kto nie. Policja jest tylko od tego, żeby utrzymywać chronić. Porządek, jest służbą porządkową. My tak. Nie mówimy, i ma służyć... że policjant jest zły, że jest dobry. My tylko mówimy... Tak, dlatego... Dobra, bo już się zapętliłeś, już nawet nie wiesz, o czym rozmawiamy. Bo ty dalej drążysz. Mówię o tym, tak, no bo powiedziałeś, że straż pożarna i policja to jest to samo, że to jest jeden resort. No nie. Nie, że to jest ja pierdolę. Powiedziałem, że podlegamy pod jedno ministerstwo, tak? Tak, dlatego... MSWiA. Tak. No, dokładnie, dlatego ja nie mogę grypsować i będę frajerem więzienia. Tak, byś nie mógł grypsować. Dlatego ci mówię, że policja jest służbą porządkową, my jesteśmy służbą ratowniczą. Służba porządkowa ma utrzymywać właśnie porządek, służyć oczywiście obywatelom, mają czuć się bezpiecznie. My z reguły jeździmy tam, gdzie dzieje się ludziom krzywda i staramy się pomóc. Okej. Wyjaśnione? Spoko. Cieszę się. Myślę, że służby porządkowe możemy pominąć. Natomiast na razie odpuszczę komentarze, jeszcze do nich wrócimy. Ale na początku samym poruszyliście temat a propos tego, że nie została podana ręka przez Denisa tobie po twoich przeprosinach. I wczoraj twój tata w wywiadzie, właściwie nie wczoraj, tylko przedwczoraj, w wywiadzie dla Huberta Mściwojewskiego z MMA Bądź na Bieżąco, powiedział coś takiego. Bardzo dobrze, że mu nie podał ręki. Nie zasługuje, żeby mu podać rękę. On przeprosił tylko za wrzucenie wpisu z prywatnej rozmowy do internetu. Zobaczcie na wywiadach, jak go wyzywa, jak go ciśnie. Denis ode mnie by dostał kopa, gdyby mu podał rękę po czymś takim. No nie można. Trzeba mieć swój honor. Czy to jest tak, że ty zostałeś po prostu wychowany w takich warunkach, z takimi wartościami, że ty się nimi wzorujesz w takich sytuacjach, czy po prostu to jest twoje zdanie? Jak to działa? Bo powiem ci szczerze, że trochę się zaskoczyłem, jak przeczytałem, że dostałbyś kopa, bo po prostu wtedy zrozumiałem, że no to tak, miałeś wkładane tak, od małego do głowy. Tak, wychowany i to są też również moje zasady, którymi się kieruję i będę się kierował całe życie. Ale to jest tak, że ty jesteś do nich troszeczkę sprowokowany? Nie jestem do nich sprowokowany. W sensie, że nie zachowałbyś się inaczej, bo po prostu wiesz, że to byłoby nieakceptowane przez twojego tatę, przez twoich znajomych. Nawet jeśli zachowujesz się tak, jak uważam, żeby się zachowywać. Zachowuję się tak, jak chcę, tak jak powinienem, tak jak moje zasady mi pozwalają, rozumiesz?
Czyli twoje zasady są takie, że możesz obrażać wszystkich dookoła, a ciebie nikt nie może. Nie, dlaczego mnie nikt nie może? Nie może oceniać nikt twojego zachowania, ale tak? Kogo, powiedz mi tak, kogo ja na przykład obrażam bez powodu, kogo na przykład wyzywam do walk? Ja nawet zauważ, że ja nikogo nie wyzywam do walk, nikogo nie obrażam, ja mówię, to wszyscy mnie kurwa obrażają, bo to każdy chce ze mną walczyć. No właśnie, nie, to jest właśnie ta różnica, że ale wiele ludzi wyraża zdanie na temat twojego zachowania, a to nie jest jednoznaczne z obrażaniem ciebie. Aha, nie. Bo na przykład, kurwa, skoro zachowujesz się źle, chujowo i ktoś mówi, że tak się zachowujesz, to wyrażasz swoją opinię. Ktoś powie, Deni, zachowujesz się chujowo, no słabo zachowuje się opinia czyjaś, rozumiesz, słychać no mnie, czy nie? Słuchać? Tak, słuchać. To jest czyjaś opinia, spoko, ale bez wyzwisk. Co za kurwa łeb jebany się pruje, kurwa, co to ale, za gadka ale są w ogóle? Ale przecież ty do każdego, jeżeli z kimkolwiek rozmawiasz, powiedzmy, masz jakikolwiek konflikt, ale używasz tych epitetów, dlaczego nie? Mówisz, że z każdym? Ja tylko mam z tobą i Salanem konflikt, z kim jeszcze, powiedz mi? No kogo wyzywam do walki, kogo obrażam? Wszyscy mnie obrażają i wyzywają do walk. Wszyscy. Powiedziałem ci, dla przykładu, jak już na ostatniej konferencji... To podawaj przykłady takie, które choćby, mają miejsce, choćby, kurwa, a nie twoje przykłady, bo coś tam no, słyszałeś albo coś. Powiedziałeś, że wypłacisz Tańculi i Arkowi Tańculi i temu kamerzyście po liściu za to, że wyrazili zdanie Tańculom, na twój temat. Z Tańculem już wyjaśniłem. Tańcula no. Na liście nie zasługuje. Ale wiesz, ja ci... Aha, czyli na co zasługuje? Tylko na zjebę, tak? Nie na liście. Tak, zasługuje. Na to, żeby pokazał cztery oczy. Żeby, żeby tak się zachował po prostu, dobra, i tyle. No. A na liście nie zasługuje. Aha. Bo się z tego wytłumaczył. Okej. Okay. Tak. A kamerzysta? Też? Zasługuje. Zasługuje, aha. Czyli w końcu to jest tak, dzielisz na tych, którzy zasługują na liścia, na tych, którzy zasługują na rozmowę i na tych, na którzy na nic nie zasługują, tak? No tak. Na przykład grzeczne dzieci zasługują na cukierki, a niegrzeczne dzieci nie. Denis, to jest taka różnica. Jedna rzecz. Czyli w życiu cukierków nie dostałeś. Dostałem. Nie całe życie. Całe życie nie jestem niegrzeczny. No, fajnie, szacun. Czy ty się kiedyś nie boisz konsekwencji prawnych ze względu na to, że jesteś teraz na piedestale, ludzie cię wszędzie obserwują, widzą twoje social media i kiedy grozisz jednej, drugiej, trzeciej osobie, nie boisz się, że właśnie takie akcje jak liściowanie kogoś z internetu może wpakować cię z powrotem? W miejsce, którego byś nie chciał na pewno wracać? Wątpię, że po liście pójdę siedzieć. No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, siedzieć. Że jednak... Ale grozby karalne. Troszeczkę inaczej te osoby... Nie przerywaj, troszkę inaczej wygląda rozmowa z tymi osobami, co się podpływają w internecie na żywo, niż właśnie kurwa na takich konferencjach albo gdzieś kurwa przy ochronie czy gdzieś, czy przez kamerki, czy przez jakieś Instagramy, czy coś. Inaczej to zupełnie wygląda. Ci ludzie z szacunkiem podchodzą, przepraszają od razu, rozumiesz, nie chcą mieć problemów. Mhm. Ale ja się pytam, czy ty się nie boisz tego, że to może być jakaś konsekwencja, że jednak teraz wszyscy wiedzą, kim jest Denis. Teraz przykładowo, kiedyś ale mówiłeś, że wyjdziesz ze wszystkimi na solówkę, każdy, kto by cię wyzwał, prawda? Tak. No. Teraz jesteś w takich czasach, że każdy, jakbyś brał tą solówkę, każdy by dokładnie wiedział, kim jest Denis Bad Boy Załęcki i nie boisz się tego, że kiedyś po prostu wpadniesz na taką minę, że ktoś będzie cię nie prowokował, tylko go skasujesz i przez to poniesiesz konsekwencje, które byś normalnie wcześniej nie poniósł? Za trudne pytanie. Nie jest za trudne pytanie. Nie boję się konsekwencji. Okej, ale przemyślałeś to tak ogólnie, tak, że ja wiesz, że to może się tak po prostu konsekwencji, skończyć, ale bo... nie będę kurwa jakoś błazna lał gdzieś na kamerach czy coś. Ja mogę to zrobić w inny sposób. Okej. Okay. Mam swoje na to sposoby. Dobrze, To te sposoby, Mam swoje na to sposoby, którymi mi grozisz, tak? Ja ci grożę? A nie groziłeś mi, że grożę? Po walce będzie źle ze mną? A to ja nie powiem, w jaki sposób będzie źle z tobą. No tak, nie, ale no, ja odczułem to tak, że mi grozisz, no, że wiesz, że nie ważne, czy wygram, czy przegram, to i tak będzie gorzej po mnie. Odczujesz to dopiero. Okej. Okay. Gdyby Alan mówił takie rzeczy, to wielki Denis rzucałby stołami, a tu nawet mu ręka nie drgnęła XDDD. To jest jeden z kolejnych komentarzy. Okay. Chciałem, żebyś powiedział, jak to właśnie jest, bo twój tata też wczoraj się powiedział na ten temat i też to przytoczę. Ja mogę powiedzieć, jak to jest. Alana nie uważam za godnego rywala, Kubiszyna uważam za mega bardzo dobrego zawodnika. Myślę, że jednego z lepszych w Polsce. Tutaj to wiadomo, zawsze tak mówiłem i tutaj zdanie nie zmienię. To, że go nie lubię, jego nie trawię, nie mogę na niego patrzeć, to wiadomo, tego zdania nie zmienię. Jest bardzo dobrym zawodnikiem i ja bijąc go z liścia, dostaję kontrę. Rozumiesz? I będzie bitka, będzie napierdalanka, a kurwa bijąc Alana, Alan mi nie odda, rozumiesz? Czyli mówiąc w skrócie, fajne masz zasady, bijesz tylko słabszy. Nie biję słabszy, nie o to w tym chodzi. Nie, tak, słuchaj, tak to wygląda, stary, okay, posłuchałem powiedziałem. I tak to wygląda. Tak. Ja bym ci liścia nie bił, o. Ja bym ci musiał wypierdolić pizdę. No. Bo ja myślę, żebyś mi oddał. No tak, bo jakbym oddał, to już byś ty nie, później nie mógł nic zrobić. Swoje czasy nie ważą, nie będą robić na mnie żadnego wrażenia. Zobaczysz w sobotę. Dobrze. Tylko tłumaczę, tobie musiałbym zajebać pizdę. A jak ci zajebię pizdę, ale to padniesz Alanowi też biłeś łokcia. Wyłamie ci szczenę i nie będzie walki.
tak jak powiedział mój ojciec wczoraj, dostanę pieniądze, ty dostaniesz pieniądze, możemy tu wyjść na solówę. Dobrze, kurczę, twój tata jest, nie? Ale to w sumie ty, to może widzowie, kurczę, może was, może poproszę o to, to może zmieńmy, kurczę, te memy z noszacy i będzie teraz Denis i tatę. I będą takie nosacze, Denis i tatę, bo tatę powiedział. Ale dlaczego porównujesz mojego ojca na przykład do Murańskiego na przykład? Nie, dlaczego porównuję? No powiedziałem, że Fejma... Ale boli cię to? Powiedziałem, że Fejma ma Murańskich, a Hajlik ma Załęckich. No ma. I co? Przeszkadza ci to w jakiś sposób? Zazdrościsz może? Ja się cieszę, że mojego ojca mogłem wkręcić w Hajliga. Kurwa, no, ziomek. Fajnie, cieszę się. Wszystkim dajesz pracę, nawet ojcu. Ja też się cieszę. Dlaczego jakieś porównania chujowe dajesz? Diego, natomiast czy ty to doceniasz, że jesteś bardziej szanowany niż Alan? Bo i tata, właśnie to był cytat, nie uderzysz Diego, bo szanujesz dlatego go bardziej od Alana. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że jego... musiałbym go znokotować po prostu ciężko, musiałbym zdać mu pizdę, żeby paść. Ale by do tej walki nie doszło, rozumiesz? Mhm. Nie doszłoby do tej walki. A mi bardzo zależy, żeby doszło. Bardzo mi zależy, bardziej kurwa niż tobie, żeby wszystkim udowodnić niedowiarką, że cię rozpierdolę tego 4 czerwca, rozumiesz? I teraz pytanie do ciebie, Diego, bo to w jakiś sposób jest pokazanie szacunku, że i tata Denisa Dawid Załęcki i Denis mówią, że no jesteś dużo bardziej szanowany, jesteś bardzo mądrym zawodnikiem i za każdym razem też to pokazują. Ja myślę, że to jest strach, a nie szacunek. Ale dlaczego strach, gościu? Dlaczego strach? Zaraz dajmy to i ci wypierdolę w pysk. Jaki strach? Ale za każdym razem mówisz, ale zaraz, mi, zaraz jaki zrobię strach? To, ja nie czuję strachu, bijąc się z kimś. Wiesz, tyle razy mi grozisz i tyle razy mnie zapraszasz do czegoś. Ja się nie boję z kim się bić. No dobra, ale cały czas mnie zapraszasz na solówkę, cały czas mówisz, że mi wyjebiesz, cały czas mówisz, że coś zrobisz i jeszcze nic z tego nie zrobiłeś. Bo dlatego zrozumcie to, że mi zależy, żeby na tej walce doszło. No to dobrze. No to, zależy mi no bardzo. To skądś już wiesz, te swoje jakieś po prostu głupie nie. Gadki, wiesz o co chodzi? Bo wiesz to, o co chodzi? To bym zrobił. Że jak cię gdyby rozjebię to, teraz to przed halą, no. Powie, że cię rozjebiesz w 15 sekund. Ulica, no. Ulica ulicą, ring ringiem. No tak i? I nie będzie walki. No i po co? Prostu nie będzie kurwa walki. I co powiedzą wszyscy? Denis rozjebał Dondiego z Partyzanta pewnie albo od tyłu? Jak, że go rozjebał, bo się go obsrał walki z Dondiego. Stary, ty może... Tak by ludzie ty gadali. Jeszcze, ty może jeszcze bądź reżyserem, kurczę, że już od razu no, reżyserowałeś no, coś kurwa, takiego. Tak to wygląda. Bym cię rozjebał, byś był niezdolny do walki. Ludzie by mówili, by że się obsrałem. A jakbym to jednak ja ciebie rozjebał, to co by wtedy było? Rozjebałbyś mnie przypadkiem. Jedynie co, przypadkiem. Ale co by wtedy było? Trudno, wstałbym, no wziąłbym dobra, rewanż. Co by wtedy było? Co by wstałbym, w internecie wziąłbym rewanż od razu. Ale co by, co by w internecie mówili? Ale po co wywlekać to na internet? No ale skoro ty mówisz, że skoro jakbyś mnie rozjebał, by nie to by doszło do walki. By nie doszło do walki i by powiedzieli, że kurczę, a Denis go rozjebał i tak dalej. A jak ja bym z tobą wygrał i nie doszłoby do walki, to co by w internecie powiedzieli? Doszłoby do walki. Ja wychodziłem do walki z gnojem, kurwa, w finale pewnej federacji walk nogę pięści ze złamaną ręką. W pewnie w trzech miejscach. Ale wychodziłem. Co w związku z tym? Ja bym wyszedł ja do walki. A ja nie wychodziłem? Wyszedłbym... A ja nie wychodziłem z połamanymi rękami? Gdzie? No to na grądzie, choćby nawet do finału z Maximusem. Z czym, kurwa? Nie można bić połamanymi rękoma, chłopie. Jesteś pierdolnięty jakiś? Czyli ty wyszedłeś nie bijąc, chłopie. No. Uderzyłem prawą ręką, chociaż raz? No. Raz, chociaż uderzyłem? Nie uderzyłem ani razu. Co ty, a ty, kurwa, napierdalałeś się dwiema, chłopie. Ja już nie jedną walkę za złamaną ręką walczyłem, stary. Ja mam śrubę wkręconą w kość Beneta. Okay. Na turnieju we Włoszech właśnie sobie w pierwszej rundzie właśnie z zawodnikiem złamałem kciuk. Dobrze, nie wiem, rozmawiamy teraz o tej federacji. Dokończyłem wtedy tą walkę i gdyby udało mi się zmieścić rękę do rękawicy, bo oczywiście był duży obrzęk, gdyby udało mi się zmieścić rękę dobrze, do rękawicy, ale nie walczyłeś, to bym wyszedł tak? Do finału. Koniec końców, nie walczyłeś. Dokończyłem tą walkę, czyli początkiem pierwszej rundy, czyli było 5 minut było walki normalnie ze złamaną ręką, tak? Więc okay. I uderzałem normalnie. No to dlaczego, nie dokończyłeś walki? Dlaczego nie dokończyłeś walki? Teraz jak nie dokończyłem? Dokończyłem i wygrałem tą walkę. Mówimy o wygranej z Maximusem, tak? Ale co mówisz, że nie mogłeś włożyć ręki do rękawicy, bo nie zrozumiałem, wiesz? No właśnie... Tłumaczę ci. Do następnej walki? Tak, to była już walka finałowa, następna. Nie zmieściłem ręki do rękawicy, dlatego nie wyszedłem do finałowej walki. A nie dlatego, że bolało. Rozumiem. Poza tym, jeżeli chodzi o Gromdę, no to do walki z Maximusem wychodziłem tak samo, ze zwichniętym kciukiem. No i uderzałem, no i co? Nie ma, że boli, po prostu. No, z mojej ręki to jest różnica, kurwa. O ty, Denis, mówisz o swojej walce powiem z Basylem. Ci, że tak, w finale Gromdy przegrałem z Basylem. Z medycznego punktu widzenia, drugiej no to zwichnięcia, złamanie to ręka, są bo tak rozpierdolona, w trzech miejscach miałem pęknięcia, chłopie, dramat, kurwa. No tak, nie uderzałeś tą ręką. Lewą ręką tylko, ani razu nie wyprowadziłem ani jednego ciosu, nawet pół ciosu, kurwa. Ręka z jaką nadzieją ty wychodziłeś do finału? Ja wychodziłem z myślą, że dostanę w pierdol, ale mi charakter, kurwa, podpowiada tak, wychodzisz, dostajesz no życie. Trudno. Bardzo nieodpowiedzialne, ale no taki już jestem. Ale wiem, że to jest nieodpowiedzialne, bo wychodzę, żeby dostać pizdę. Ale mój charakter każe mi wyjść. No kurwa, może fartownie go trafię tym lewym sierpem, może coś.
Ale no nie weszło, no i dostałem pysk i tyle. Natomiast w jaki sposób ty walczyłeś z tym zwichnięciem czy z tymi złamaniami? Jaki to jest ból? Kurwa, kiedy... napierdala, tą ręką mi nie wlazło. No pierdoli, farmazony, farmazoniarz pierdolony. Bo uderzam kostkami, a nie kciukiem, tak? Trafiłem wtedy gdzieś tam przypadkowo ale przy tych wymianach z Łazarem, kciukiem. 5 minut temu powiedziałeś, że walczyłeś z Maksymusem z połamanymi rękoma. Teraz nagle walczyłeś tak, z połamanymi rękami ze zwichniętym kciukiem. No. To są połamane ręce, powiedziałem w liczbie nogi, gościu, a nie w liczbie pojedynczej, kurwa. Powiedziałem, że już przewalczyłem wiele walk ze złamanymi rękami. Nie, powiedziałeś, że do walki z Maksymusem wychodziłeś z połamanymi rękoma. Z rozwalonymi rękoma, nie z połamanymi rękoma. No dobra, połamane, zwichnięcie. No nie, no, dobra, okej, okay. Jesteś, no kurwa, bo się mieszasz, jesteś farmazonem kłamiącym, znowu ci zapowiem na kłamstwie, kurwa. I na konferencji dobra, był tak, co, tak samo. Co za różnica, miałem pokruszone również kostki do tej walki i tak samo. Do tej pory moja czwarta kostka, trzecia, przepraszam, zajebiście, trzecia kostka jest cofnięta, rozwalona. Kostki, kurwa, inny temat. Tak samo połamanie, no i co? No stary, no, ja nie wiem, ty wychodzisz ze złamaniem, jesteś królem. Ktoś wychodzi ze złamaniem, no jest farmazonem, no nie jest taki, nie jest taki jak Denis. Nie jesteś farm... Ja pierdolę, gościu, proszę cię. Czy jesteś taki głupi, czy tak się udajesz? Nie powiedziałem, że jesteś farmazonem. Nie powiedziałem, że jesteś farmazonem, że wychodzisz ze zwykłym palcem, kciukiem. No. No jesteś farmazonem. Dobra, wychodziłem z połamanymi rękami. Miałem połamane kostki, było przesuwane, poprzestawiane i tak. No i co? Dobra, plus do tego kciuk zwichnięty. No kurwa, no. Stary ty. Ręce były popuchnięte, tak, dość mocno. No i co? I co? Idę do pokaż mi bit, co mam popuchnięte ręce, a co nie są połamane, kurwa. No i co z tego? No kurwa, co z tego? No dobra, co z tego? No ja właśnie nie kumam, tam, nie kumam ten temat, dawaj, jedziemy dalej, bo... Turniej były trzy walki, głupi, na gołe pięści, trzy walki zrobiłem z zawodnikami. Ziomek, nie spinaj się tak, ręce spokojnie, kurwa, bo ci, no. Czerwony się zrobiłeś, coś taki... Tak? Taki zobacz, jaki wkurwiony się zrobił. W końcu się wkurwiony, bo wychodzi, że jesteś farmazonem. Dobra. No spójrz na niego, Mateusz, i zobacz, czy on nie jest wkurwiony. Ja myślę, że wy obaj jesteście podirytowani, ale delikatnie, bo jesteście dżentelmenami, bardzo gościmi. Myślę, że najbardziej to zirytowałeś się ty, kiedy Don Diego powiedział ci, że miałeś strach przed sobą i dlatego nie atakowałeś. Wytłumaczyłem to. Żaden strach. Słowo strach tak na ciebie działa? Ja się nie boję, jeszcze raz. Czy słowo strach tak na ciebie działa? Bo to był jedyny moment, gdzie powiedziałeś, że mógłbyś rzucać stołem. Kiedy powiedział, że to nie była kwestia szacunku, że go nie atakowałeś. No, tak, to tylko ci tłumaczę. Właśnie... Żaden strach. Ja się nie boję bić. Ja się biłem czasem, kurwa, sam na parę osób. Ja się nie boję bić. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, czy tak cię irytuje to, że ktoś cię może o taki strach w jakiś sposób... Bardzo mi to irytuje, no. Bardzo mnie irytuje, bo ja się nie boję bić. Kurwa. Nie, to, gościu, ty nie jesteś jakimś, kurwa, chuj w jakim kotem, żebyś ci wybacz, żebyś się z tą bić. Ale ja nie wymagam tego, żebyś ty się mnie bał. Ja po no to dlaczego ty mówisz, że ja się ciebie boję? Że no ja się bo stwierdzam ja, fakt, ja się nie naprawdę, uderzyłeś mnie, naprawdę bo się nie boisz. Szczerze uważasz, że ja się ciebie boję uderzyć? Naprawdę no, tak uważasz? No wiele razy mówiłeś, że mnie uderzysz i jeszcze tego ale nie zrobiłem. Ale kurwa, zależy mi na tej walce jak kurwa, no to na walce, ale na mnie nie no to, zależało. No to dobrze, nie zależało mi. Mogę go bić, mogę mu uszkodzić szczenę i w chuju mam tą walkę, ale zależy mi. To cieszę się, że bez kolizyjnie do tej walki bo ja będę tam u góry, jak ja z tą wygram, a ja z tą wygram. To dobrze wiesz, a ty spadasz na same dno. Ja z tobą wygram. Jestem na ciebie tak przygotowany, że ty się kurwa zdziwisz. Dobrze. I ty nadal ty se myśl, że jestem parowozem, że jestem powolny, że jesteś ode mnie szybszy, dynamiczniejszy, kurwa. Ty się kurwa zdziwisz. Zdziwisz się na każdej płaszczyźnie, czy to będzie sam boks, czy ręce, nogi, czy kurwa parter. Obojętnie co. Okej. Okay. Robię cię, rozumiesz? To będzie zrobione 4 czerwca. Dobrze. Nie ma innej możliwości. Że ja nie muszę mówić, bo zabraknie mi tlenu, ja to zrobię. Zabraknie mi tlenu, ale pójdzie siła charakteru i z tobą i tak wygram, rozumiesz, kurwa. Ja idę o wszystko. Zostawię tam całego siebie, ale wygram. Nie ma co, ale ja wygram, rozumiesz? Moi drodzy... Nie przegram. Jak przegrasz? Nie przegram. To jest samograj dzisiaj. Chciałem was zachęcić jak do zakupienia pay-per-view. Właśnie między innymi na pojedynek tych obu dżentelmenów będziemy mieli galę w sobotę. A panowie myślę, że mogą dać nam spokojnie walkę wieczoru. Przypomnę również o zadawaniu pytań SMS-owo na to, żebyście mogli się tutaj dodzwonić do studia i porozmawiać albo z Diego, albo z Denisem. Natomiast w tym momencie chciałem przejść do inteligencji, bo nie jeden raz słyszę od jednego i od drugiego, że drugi z was nie jest zbyt mądry. Tak, więc może ale ja nie twierdzę, że on nie jest gościem mądrym, bo on jest kurwa gościem inteligentnym, ja nie powiedziałem, tylko jest kurwa farmazonem, on kłamie cały czas, próbuje robić ze mnie debila, bo przed chwilą jeszcze powiedziałeś, że ty jesteś taki głupi, że ja w ogóle nie wiem. Ja pierdolę. W końcu, jestem nie, inteligentny czy głupi? Po prostu, no właśnie, kurwa, gościu, ja zaraz Beskidę zacznę, myślisz, że ty jesteś Beskidę głąbem, kurwa. Tak?
To może Denis, ja zacytuję to, co powiedziałeś na konferencji i będziecie mogli obaj on nie to przegadać, on nie rozumie a potem tego, jego, co się mówi, kurwa, ponieważ... nie, on rozumie, ale cały czas próbuje tym swoim, kurwa, szczekaniem udowodnić, kurwa, swoją rację. No, ale to wie, że ja mam rację. Ja wiem, że on wie, że ja mam rację. Tak samo jak ty na siłę próbujesz mi wpierdolić jakieś te farmazony, że mówię, dobra, złamanie, bo, skręcenie, zwichnięcie, bo ty jesteś farmazonem, ręce. Na konferencji 5 razy cię złapałem, tak, a jeszcze 5 innych pewnie nie wiem, że kłamiesz. No, tak. Ja sam nie wiem pewnie, że kłamie. Tak jak mówiłem, obaj mówicie, że jesteście mało inteligentni nawzajem, tak więc zacytuję najpierw Denisa. Jesteś tak tępy, to mówiłeś do Diego, tak mało inteligentny, że nie rozumiesz, wszyscy zrozumieli, 90% zrozumiało, a ty nie. Po prostu jesteś kretynem i już się zamknij. O co chodziło wtedy? Weź przytocz... Oj, to już ciężko, ale ty tak mówisz co chwilę do niego, więc... Nie, bo to było bardzo ważne, więc jakaś musiała być sytuacja, do której się odniosłem. Więc chciałbym, żebyś wiesz co, przytoczył... No powiem szczerze, że tak często mówicie, nie mam napisane, no nie, o czym no, to mu chodziło, ale... Ja nie rzucam nigdy słów na wiatr. Ja się w kurwie, ktoś tam może zwyzywam za bardzo. No, ubliżam go od kondonów, powiem trzy razy, ty kondonie jebany, wiesz. Bo się w kurwie, tak mam, klapki na oczy, jedynka i do przodu. Ale nie obrażam, nie mówię, że jest kurwa kretynem czy coś, jak nie jest. Rozumiesz, w jakiej tam, jakiej są sytuacji. No ja tylko chciałem zacytować, ponieważ odpowiedź Diego to była przewyższa o 10 leveli twój poziom intelektualny. Niestety jesteś, kurczę, malutki tutaj przy tym wszystkim. No okay. Jak to jest, panowie? Który z was jest w końcu mądrzejszy? Bo ja widzę, że to będzie ciężkie do rozstrzygnięcia. Myślę, że musimy jakiś zrobić, nie wiem, test IQ, nie wiem, dyktando, zadania matematyczne, albo ty, matura była niedawno, może jakieś maturalne zadanie. To już do was, widzowie, słuchajcie, dobra. Jak będziecie dzwonić, to myślę, że wszelkie pytania matematyczne i inne na inteligencję są bardzo mile widziane. Natomiast tak całkiem szczerze, Denis, kto jest bardziej inteligentny, ty czy Diego? Kurwa, tak tego nie ocenisz, rozumiesz? Tak tego nie ocenisz. Ja mogę mówić, gdzie ja jestem, ale kurwa... No to pytam cię o twoje zdanie, takie prywatne, prosto z serducha. Ja ci tłumaczę, no tak... Nie wiem, kurwa, jaki jest gość na co dzień, rozumiesz? Teraz robisz z siebie błazna. Może jest naprawdę przeinteligentnym gościem, kurwa, w życiu codziennym i na, ale teraz robisz z siebie błazna, jest aktorem, rozumiesz? To nie jest, kurwa, on. On pod wpływem ludzi, pod wpływem emocji, to on pierdoli farmazony cały czas. Dlatego nie mogę tak ocenić. Nie będę mówił, że ja, kurwa, bo ja, mówię ci, jestem szczery, kurwa. Będę głupszy, powiem, że jestem głupszy. Nie wpierdalaj mi się, jak ja gadam. Rozumiesz, o co chodzi? Ja jestem prawdziwy, kurwa. On nie, on jest sztuczny. To jest ta różnica. No. Diego, tyle. To samo pytanie do ciebie. Kto jest bardziej inteligentny, ty czy Denis? No, jak już powiedziałem na wcześniejszej konferencji, nie? Przewyższam 10 leveli, kurczę, poziom inteligencji Denisa. Czy wiesz, no generalnie to nie chodzi o to, że porównuję tutaj nasze style bycia, czy tam statut społeczny i tym podobne, ale no uważam, że jak sam w ogóle też już stwierdziłeś, będąc w więzieniu, chciałeś tam dokończyć liceum, czy tam technikum, czy coś tam, szkołę, miałeś problemy ze szkołą. Ja miałem problemy ze szkołą. Co? 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 No miałeś problemy z tym, że przerwałeś szkołę, nie? Ale dlaczego mówisz, że ja miałem problemy ze szkołą, no ze zdaniem liceum? Nie mówiłem, wiesz, o tym, że miałeś problemy ze zdaniem liceum. Ile masz lat, jak się kończy liceum, powiedz? Słucham? Ile masz lat, jak się kończy liceum? Nie wiem, z 19? I wszystko. No, a co teraz to znaczy, jakbyś mógł wyjaśnić? Skończyłem, kurwa, liceum. No. Okay. Ale no dobra, nie, ale no to no, kurwa, tak w listach w listach tak pisałeś, że chcesz dokończyć szkołę, coś ja tam, mniejsza o to, mam nadzieję, że a to może, ci się kurwa, udało. Chciałem wyżej, kurwa, ale ja tutaj... I już sobie sam przeczysz, kurwa. Ale ja tam pisałem same farmazony, że moja, kurwa, gadałem, że moja mama, że moja, kurwa, dziewczyna ma raka, rozumiesz, że chce wyjść. No tak, farmazony tym, pisałem, no. Kłamałem. Bo chciałem zamydlić oczy, rozumiesz, żeby wyjść, kurwa, gościu. No ty naprawdę jesteś takim, kurwa, szubrawcem, że każdemu zamydlisz oczy, będziesz każdemu kłamać, tylko nie. Żeby korzyść mieć z tego, kiedy... tak? No na to wychodzi, dobra. Stary. Pisałeś prostu, do prokuratury specjalnie, skłamałeś wszystko, żeby tylko przynieść z tego jakąś korzyść. To znaczy, że w życiu prywatnym tak, bo zależy tak mi na to, żeby być na wolności, a nie siedzieć, kurwa, w kryminale, chłopie. Jak to się rozwijać życiowo, kurwa, nie siedzieć w kryminale, gościu. Dlatego kłamałem, bo chciałem wyjść. To przynajmniej... Zrozumiałem, kurwa, za to siedziałem, za głupotę siedziałem i się tym nie szczycę, że siedziałem, jak ty to mówiłeś. Ty mówisz, że wielki pan, kurwa, no wyroki tak, ulicy wiesz, robi, że siedział, grypsował, się cieszy. Tak, a to nie jest powód do chwalenia się. Cały czas mówisz o zasadach z ulicy, cały czas mówisz o zasadach, jakie panują, kurwa. O zasadach z kryminału, to wygląda na to, że no, rzeczywiście szczycisz się tym, stary, że jesteś kryminalistą. Ja się nie szczycę tym, że siedziałem. Za siedzenie mogę się, nie, dobra, weź, spierdalaj, chłopie, nie chcę no co weź spierdalaj, no ale no tak to no, wygląda, ale, stary. A już się to odpocząłem 3 razy, gościu, ja się nie szczycę tym, że siedziałem, ani troszkę, ale jest tak mi wstyd za to, że siedziałem. No i cieszę się, stary, z tego powodu, naprawdę, bo siedziałem, kurwa, za głupotę, kurwa, bo nie pomyślałem, miałem klapki na oczy, kurwa, jak zawsze i nie pomyślałem i siedziałem, za głupotę. No i bardzo dobrze, cieszę się, że rzeczywiście... I wyciągam z tego lekcję, jak ze wszystkiego. To rzeczywiście może ta skrucha nie była taka, wiesz, farmazonem, może rzeczywiście była szczera.
Tak, na pewno. Wiesz, no, zadałem ci pytanie po prostu. Poszedłem i mi się ułożył z prokuratorem, kurwa. Skoro wyszedłeś na wolność i żałujesz tego wszystkiego i nie chcesz tam wracać żałuję, że zostawiłem w czasie rodziny, rozumiesz? Tego żałuję. Chłopie, ty myślisz, że co, że mi się źle siedziało? No nie wiem, stary. Mi się kurwa dobrze siedziało, dobrze tam miałem. Ja myślę, że lepiej. Nudno było mi z tego. Myślę, że było z tego powodu, że kurwa, że nie mam bliskich w sobie, tylko to. Ale nie ja sobie tam świetnie radziłem. No nie wątpię. Rozumiesz, no. Nie wątpię, że sobie tam radziłeś. Ty byś sobie tam nie poradził już pierwszego dnia, byś płakał w poduszkę. Ale słuchaj, ja pisałem, że płaczę w poduszkę, ale ty byś rzeczywiście płakał w poduszkę. Tak? To jest ta różnica między nami. Że ja tylko sobie pisałem farmazony, że płaczę w poduszkę, a ty byś płakał w poduszkę. I to już pierwszego dnia. Tak? Tak. I cała pucha z tobą jechała. Cała pucha jedzie z nami, wypierdalać ze strażakami. Tak jest. Denis, powiedz widzom, bo też myślę, że wiele osób tego nie wie. Jak to zrobiłeś, że przytyłeś 8 kg w więzieniu? Jak przytyłem? Bardzo dużo jadłem. Okay. Bardzo, bardzo dużo jadłem. Sobie wpierdoliłem, że chcę przytyć 20 kg i kurwa jadłem po 6-7 posiłków dziennie. I wyszedłem z puchy, kurwa, i walczyłem na wotorę, kurwa, po paru dniach, po 7, 8, 9, nie chcę skłamać, teraz po 9 dniach wyszedłem z puchy, walczyłem na wotorę, walka na gołe pięści, kurwa, i to był mój błąd. Myślałem, że jestem w formie, że napompowałem się, wiesz. No. Mówisz o walce z Markiem Samociukiem. Tak, z tym właśnie, co wygrał drugi raz z Izu. Natomiast, wiesz, dużo naszych widzów... Dostałem lekcję pokory, bo sobie za dużo myślałem, uważałem się za przekota, sprowadził mnie na ziemię, bo byłem... Moja pewność siebie po prostu. To jest moja właśnie pewność siebie. Teraz też właśnie tak uważasz, nie? Że jesteś kotem, jesteś pewny siebie, że mnie zniszczysz. Ja jestem teraz pewny siebie, ale i znowu lekcję pokory dostaniesz. Jest... Nie dostanę lekcji. Ja jestem teraz pewny siebie, no bo ja wiem, na co mnie stać. Rozumiesz? Wiem, na co mnie stać. Wiem jak się wytrenowałem teraz. Wiem, na co mnie stać, znam swoje możliwości. Ja nie jestem naprawdę, kurwa, z pierwszej łapanki. Ja wcale nie powiedziałem, rozumiesz? Że to jest pierwszy łapanki. Ja trenuję od 5 roku życia. Trenuję, kurwa, 20 lat, gościu. No. Dobrze, twój ojciec ostatnio mi to uświadomił, nie? Bo dobrze. Ja jak powiedziałem, dlatego... że trenuję właśnie tyle lat, ile ty żyjesz, nie? No to twój ojciec kwitował to, dlatego że dlatego zdziwisz się, bo naprawdę wiele osób twierdziło, że mam talent, że mam potencjał. Nigdy tego nie wykorzystywałem, nigdy, rozumiesz? Zaczęło się moje życie, po 18 roku życia zmieniło się diametralnie. W zły sposób prowadziłem swoje życie. Nie mówię, że żałuję, bo to mnie bardzo dużo nauczyło, wielu zasad, ale kurwa, teraz się prowadzę w odpowiedni sposób. I naprawdę się kurwa zdziwisz tego 4 czerwca, bo naprawdę nie będziesz się bił z Lejkiem i to nie będzie dla ciebie łatwa walka. Ale będzie dla ciebie ciężka walka. Jak wygrasz, to będzie dla ciebie przeprawa, kurwa, życia, będzie twoja jedna z najcięższych walk. I ci mówię, kurwa, naprawdę, kurwa, okay. Ty się licz z tym. Okej, okay, stary, ja lubię wyzwania. Bo ty naprawdę, kurwa, podchodzisz do mnie, jak daje kogoś, kurwa, jakoś łba, którego rozjebiesz, kurwa, tak, a tak nie będzie. Ja lubię wyzwania, ja dlatego zgodziłem się na wszystkie twoje warunki, tak? Ale jakie moje warunki? No, ja to tylko, moim to, warunkiem że, było to, że cię dobijam. Tutaj, że walczymy na formule MMA. Stary, no wiele, cały czas przytakuje ci, cały czas mówię okej. Wiesz, ja nigdy nie jestem partnerowcem, ja jestem stukowiczem i to każdy dobrze o tym wie. No tak, no to tak jak samo jak ty. No, po prostu tylko... Nie chcę klękania, nie chcę liczenia. O to tylko chodzi. Rozumiem. Ja chcę po prostu dobijać, dokończyć cię w parterze. Chcę cię po prostu ubić. Wiesz, w stójce jest tak, dostaniesz bombę, amortyzacja jest, kurwa, nie? A w parterze jak już dostaniesz bombę, padniesz, będę cię dobijał i twój łeb już nie będzie, kurwa, amortyzacji miał, tylko będziesz dobijany, rozumiesz? I wtedy poczujesz tylko prawdziwą moją siłę. Mhm. Zaraz przejdziemy jeszcze do lekcji pokory, którą obaj sobie sugerujecie. Natomiast na czacie dużo osób dopytywało o to, w jaki sposób doszedłeś do tego, że miałeś tyle posiłków w więzieniu, żeby tak przytyć. Ludzie pytają, czy zabierałeś innym posiłki? Nie zabierałem nikomu. Potrafię po prostu sobie tak ogarnąć, że tak mam. Czyli tak się to po prostu da, że... To jest ta inteligencja właśnie, że sobie poradzę. Nie jest trudne tak na dobrą sprawę, żeby w więzieniu sobie dobrze radzić. Ty byś sobie, ziomek, nie poradził. Jak ma się pomóc zewnątrz? Ty byś nawet nie miał swoich, kurwa, posiłków, ziomek. Wiesz, że ja pomagałem swoim kolegom i tak samo wiem, że jeżeli by mnie takie nieszczęście spotkało, to wiem, że oni też by mi pomogli. Kto? Moi koledzy. A no to spoko, no pewnie tak. Ja nie mówię, że nie. No to jak? Przed chwilą mówię, że nie będę miał w ogóle pomoc swojego jedzenia. Pomoc finansową na wypiski by ci wpłacali, ale ja kto by ci pomagał w kryminale? Wiesz, do każdego kryminała jesz, masz chuja w dupę, kurwa. Zary, naprawdę, pod każdą puchą będziesz przejebany. Gdzie nie pojedziesz, będziesz przejebany, kurwa. Największym gitem na wolności jesteś, stary, kurwa. Kurczę. Ja nie wiem, myślę, że ty powinieneś być będzie jak ten internetowy na każdym, kurwa, kryminale w Polsce, gdzie nie pojedziesz. Dostaniesz chuja w dupę, kurwa. Powinieneś być miano właśnie takiego gita na wolności, jak
antykonfident, nie? Który miał wyjaśniać wszystkich. Nie. Denis będzie wyjaśniać wszystkich. Ja to nikomu nie będę wyjaśniał. Ja no, ale ustalasz zasady i mówisz. Ja nie ustalam zasad. Takie zasady panują. Tak? To nie są moje zasady, no, tylko czyli, kurwa, ja czyli lepiej, żebym nie poszedł do więzienia, tak? Mówisz. Będę ruchany. Będę frajerem wtedy całkiem. Już nie tylko z twoich Nie życzę ci więzienia, ale tylko mówię, jak ci się noga powinie, no to będziesz miał lipę, no. No co? Przejebane będziesz miał. No. Tak jak przejebane będziesz miał po walce, tak będziesz miał przejebane w kryminale. Ja ci nie daruję tego, że się tak, w taki sposób się do mnie odzywałeś na konferencję, rozumiesz? Ja ci kurwa tego nie daruję. Okay. Temat więzienia wszedł nam naprawdę na grubo, natomiast usłyszałem tutaj od reżyserki, że na czacie, na konferencji będziecie mogli w ankiecie zagłosować, który z panów jest bardziej inteligentny. Ich walka odbędzie się już w sobotę, tak więc jeszcze raz zachęcam do kupna pay-per-view. Natomiast jeżeli chodzi o lekcję pokory, obaj jesteście bardzo, ale to bardzo pewni siebie. No i teraz pytanie, Don Diego, załóżmy, że dla ciebie negatywnie przegrywasz tę walkę. Co ty masz w głowie w ogóle myśląc o tym, że, no bo istnieje takie prawdopodobieństwo, tak, że odniesiesz porażkę. Tak. Jak ty byś to przyjął? Wstydziłbym się tego. Po prostu byłoby mi wstyd, nie? Bardzo. Ale dlatego, że Denis jest w twoim mniemaniu za słaby, czy dlaczego? Znaczy wiesz co, z racji takiej, że ta walka nie jest dla mnie wyzwaniem sportowym, jest bardziej wyzwaniem osobistym, wiesz, i dlatego byłoby mi wstyd. Kurwa, ty masz 31 lat, ty już stary kurwa się robisz. No powoli tak. Nie, to nawet wtedy. Bez kierunku nie wiedziałem, że mam 37 lat. Ja pierdolę, że mam 27, 28. A to ty jesteś, Denis, bardzo młody, jak nie, wiesz, na swój wygląd. Wszyscy myślą, że jesteś dużo starszy, a potem są w szoku. Starszy ode mnie. Natomiast Diego, przepraszam, Denis, pytanie do ciebie. Okazuje się, że przegrywasz. Wygrywa Mateusz wiesz, Kubiszyn. Co jest najlepsze? I co wtedy? Że ja z nim przegrywam. Patrz, ja z nim nie przegram. Jak ja z nim przegram, to ja na pewno zostawię tam takie serce. Ludziom się spodoba ta walka. Ja zostawiam tam całego siebie, ja pokażę naprawdę klasę. Ludzie zobaczą moją nową formę, takie moją wersję 2.0, jakby to mówicie. Jak przegrywają z nim, ale się dobrze pokazując, ja nic kurwa nie tracę, go się strzyk... Poczekaj, nie przerywaj mi. Nawet nic nie powiedziałem. Ale chciałeś coś powiedzieć. Go się trzykrotnym mistrzem świata, jest mistrzem kurwa pewnej federacji walk na gołe pięści, jest niepokonanym czempionem. Ja z nim przegrywając nic nie tracę. Ale ja tam wiadomo, ja tam nie wchodzę, żeby przegrać, nie? Denis, tylko że wiesz jaka jest nic, walka. Czasami nic, jedno uderzenie potrafi wszystko zmienić, ale czasami padniesz w gilotynę. Nie gadajmy tutaj o, nie gadajmy na przykład o nokaucie. No kurwa, dostanę nokaut, mogę dostać nokaut od Alana nawet. No tak, żaden właśnie wstyd. O to mi chodzi. Żaden jak ty byś tego, załóżmy ja tak, nie że jest stałeś nie chcę go znokautować, żeby nie gadali, że to jest przypadek, kurwa. Ja chcę go ubić, rozumiesz? Ja chcę go ubić. Chcę go ubić, żeby klepał, albo żeby sędzia przerwał, sorry. Wiesz, emocje. Natomiast załóżmy, że ty się budzisz nagle po nokaucie. Życie, jak ty byś żaden to wstyd, żaden wstyd, dostałem nokaut, trudno. No tak się zdarza, to jest taki sport, no to nie można gadać, że ktoś jest cienki, bo to są nokaut, no ja pierdolę. Aha, kto, tak gada, tutaj... kto tak gada, to jest kurwa typowym skończonym kretynem. Mamy dwa przeciwległe bieguny i znowu wjechałeś na inteligencję Diego, no bo ty mówisz, że dla ciebie to byłby ogromny wstyd, no natomiast ja. Denis mówi, że to nie jest. Dostaniesz do mnie nokaut, czysty, padniesz, nie będziesz nieprzytomny, to jest dla ciebie wstyd? Ja powiedziałem, że porażka z porażka, dla mnie. Porażka. Nie nokaut. No tak, no ale nokaut to porażka, prawda? Znaczy, wiesz co, nie przeżyłem jeszcze nigdy nokautu, więc... nie przeżyjesz, wiem, tym razem jak, przeżyjesz. Jakbym się wtedy czuł. A jak nie, to i tak cię dopierdolę w parterze na końcu, będziesz dobrze, klepał. Dobrze, koniec. Wiesz co, myślę, że tak jak mówiłem, porażka byłaby dla mnie wstydem, ale wiadomo, no zawsze... Każdy ma swoje argumenty, tak samo właśnie Denis, no też ma ten argument mocnego ciosu, bo no, wiesz, no, nie ważymy 50 kg czy 60. A bez sensu mówisz, że ci wstyd będzie, żeby... bez sensu zacząłeś to w ogóle gadać ogólnie, tak na twoją niekorzyść to jest, nie? Bo jakbyś tego nie mówił, to po prostu byś przegrał i by poszedł w zapomnienie. Byśmy zajebistą walkę, byśmy dali zajebistą twój walkę i tyle, tak by to się skończyło. A teraz, że gadasz, że to jest wstyd, ludzie to wyciągną. No i co z tym? Ludzie to wyciągną. Ale mi naprawdę i ci będzie bez kitu wstyd. No i widzisz, no i ty mówisz... A ja to i będę ciągnął do końca twojego życia, że zostałeś rozjebany jak żaba. I ty mi będę mówisz właśnie, tym orał, i ty mi będzie mówisz ci się to śniło. Będzie ci się to śniło. Ty mi mówisz, że ja aktorze, a ja mówię szczerze, że mi naprawdę... Zrobię sobie koszulkę, jak cię depczę, kurwa, w pasie Gromdy, kurwa. Rozumiesz? Będę ci całe życie, kurwa. Będzie całe życie ci wstyd, że przepierdoliłeś ze mną. Tatuaż sobie, stary, jeszcze zrobisz, zrobiłbym tak tatuaż, kurwa. Gdzie? Kurwa. Nie wiem gdzie, na jego czole, kurwa. Na czole sobie zrób, stary. Na jego czole. Czemu na mnie, na moim twoje czole? Na twoim czole, żebyś pamiątkę. Ja myślałem, że to ty chcesz mieć ten tatuaż. No właśnie, Denis właśnie mówi, że zrobi nie, sobie. Nie, zrobię sobie, kurwa, koszulkę. Albo zrobię sobie pas. O. O, już tak, już jeden sobie zrobił, Don Casio? Tak, pas tak. Króla, to ty sobie, a ja sobie zrobisz, a ja sobie zrobię pas Gromdy. Ja sobie zrobię pas Gromdy, wygrywając z tobą i co? O, ale przecież, kurczę, ale, ja nie mam pasa Gromdy. Ale interesuje mnie, że to jest inna kurwa, dziedzina walki. Chuje mi to wchodzi. 71 tysięcy ludzi uważam nas ogląda cię, w tym momencie. Uważam ciebie za czempiona Gromdy, także tak, ja też się uważam, także no, przynajmniej szacun za to. Nie?
Panowie, ogląda nas 71 tysięcy ludzi w tym momencie i teraz 71 tysięcy ludzi dowie się, bo powiedzieli, że nigdy nie byłeś znokautowany. Tak. Ile razy w swoim życiu, nie mówię o sportowych walkach, tylko ogólnie o wszystkich twoich bitkach ulicznych również, ile razy w życiu byłeś znokautowany tak, że byłeś nieprzytomny? Nigdy nie byłem znokautowany. Nigdy nie byłeś nieprzytomny. I ty też. Tak, to prawda. No to panowie, tutaj może się coś urodzić nowego w tej walce tak. Dla jednego z was. A jeżeli ktoś miałby kogoś znokautować, to kto ma według was mocniejszą siłę jednego pojedynczego uderzenia? A Denis czy Diego? Ale powiem ci szczerze, że to tak nie może tak ocenić tego. Z tego względu, że możesz kurwa się zamachnąć, możesz wypierdolić komuś na brodę i może nie paść. A kurwa zajebiesz mu 70% siły mniej, trafisz go gdzieś w odpowiedni punkt, gdzieś tu czy coś. No i kurwa siądzie, rozumiesz, trzeba trafić na punkt. To nie jest to, że będziesz silny, będziesz napierdalał po głowie, kurwa, 100 uderzeń i on padnie. To nie jest tak. No kościół tak sprawia, że go musniesz na punkt i jest wtedy knockout. To mnie, Denis, zaskoczyłeś, kurczę, naprawdę. Cieszę się, że rozumiesz, o co w tym chodzi, że nie są ludzie silni czy odporni, tylko są źle trafieni. Właśnie precyzja, tak. No dobrze, czy ty wiesz, w które miejsce w takim razie uderzać? Tak, wiem, bardzo dobrze. A jesteś w stanie nam pokazać teraz? Na tobie? Oczywiście. Chodź. Nie no, pokaż, w które miejsca na twarzy najbardziej podłączają. Generalnie to też często już na jakieś tam seminaria w Polsce, tam jakieś szkoleniowe robię, no też o tym, na to zwracam uwagę, tak? Jedyną jakby częścią ruchomą naszej twarzoczaszki, ogólnie głowy, jest żuchwa, tak? Mhm. Która jest połączona z... powiedzmy z błędnikiem, tak? Bo błędnik odpowiada za naszą przytomność, równowagę, jest poprzez ucho właściwe, czyli młoteczek, strzemiączko, kowadełko. I właśnie przez to, że jest ruchomym stawem, ma to fajne połączenie, błędnik jest taki, że jednak trafisz lekko, się zakołysze, jak spławisz. Chodzi ci o ten ruch, kiedy głowa leci z jednej strony. Nie, to nie chodzi stronę. O to. Chodzi właśnie o trafienie w punkt, nie? Aha. Trafiamy na kąt żuchwy, trafiamy na żuchwę, trafiamy na brodę. To i właśnie to bardzo mocno jest właśnie połączone nerwowo naciska. Z błędnikiem. Nacisk. I wtedy strzelasz, nie? Trafiając w czoło, trafiasz w najtwardszą kość w organizmie, nie? Wiadomo, nos, wszystko jest unerwione, jest to wiadomo, dużo mięśni jest i to boli, ale nie do końca odcina, nie? Wiadomo, trafiamy na półkę i jest to zdecydowanie lepsze. Jeżeli trafimy, wiadomo, rękawicy, układ nerwowy, że trafiamy gołą pięścią, jest największe prawdopodobieństwo złamania, bo ta kość też nie jest jakoś super, super mocna. No chyba, że jest się Mike'iem Tysonem, no to wiesz, no to wtedy się bije dziebądź i tak ludzie spadają. A czy ty podczas walk korzystasz z tej wiedzy, czy raczej kiedy uderzasz swojego rywala, no nie jesteś w stanie aż tak dobrze wycelować, żeby znaczy, trafiać wiesz, przykładowo? No zawsze staram się celować w odpowiednie miejsca, tak? I nie zawsze to jest trafianie na szczękę, czy właśnie na brodę. Czy to właśnie też trafianie po dołach, po kiszkach, czy trafianie tak samo jak trafiłem, w sumie to wtedy jak z Maximusem, ja nie celowałem wtedy w oko tego ciosu. Ja przy tym takim rozcięciu, przez który walka została tak, przerwana. Tak, przez ten cios, który wygrałem. Ja celowałem to w brodę, ale Maximus akurat nie, tak się wiesz, schylił i trafiłem po prostu w oko. No fakt faktem, dobrze trafiłem celnie. Ale tak, rzeczywiście staram się wykorzystywać tą wiedzę, no bo skoro też uczę innych o tym, wiem to, no to wykorzystuję. A ty, Denis, uderzasz tak po prostu, że wkładasz w to całą siłę, żeby znokautować, czy też raczej starasz się uderzyć w odpowiednie punkty? Staram się w odpowiednie punkty uderzyć. Ostatnie moje walki troszeczkę inaczej wyglądały. Biłem na oślep, znaczy nie to, że na oślep, po prostu młynek. Teraz będzie zupełnie inaczej. Teraz będę celowo, każdy czas będzie przycelowany. Czy kojarzysz walkę na tak. gali IFM w wykonaniu Denisa, kiedy jego rywal doznał złamania czaszki? Jakiej gali? To była gala, która odbywała się w Sofii, w Bułgarii. Nie kojarzę. I to było właśnie pod przewodnictwem Michała Materni. To tam doszło do takiego knockoutu, gdzie Denis bardzo mocno uszkodził swojego rywala jednym uderzeniem. Ta czaszka mu się wręcz tutaj zapadła, prawda? Pękła tak, ta ale kość to i tak szczerze ci powiem, to nie było i tak mocne uderzenie. Uderzyłem taka kurwa, wiesz, uderzyłem takiego cepa, kurwa, w ogóle, wiesz, nie, lipa, nie? Teraz zobacz siłę, naprawdę, zobaczysz znaczy, siłę. No powiem ci szczerze, że nie życzyłbym no tego nie, ani wiesz, tobie, ani Diego. Ze wszystkiego idzie siła, to do takiej był taki puszczony, wiesz, taki wiatrak, nie? No z tego co pamiętam, ten pan po pół roku w dalszym ciągu ma bardzo mocne problemy ze zdrowiem. Operacje zrobię, no. Natomiast właśnie chciałem ciebie podpytać, ale skoro tego nie widziałeś, to troszeczkę szkoda. Jakim cudem po jednym uderzeniu doszło do aż tak potężnej kontuzji, no bo facet nie zemdlał? Mhm. Od razu przysiadł, położył się i było widać, że coś się stało strasznego, no i tutaj popękało bardzo mocno, wpadło wręcz do środka. Mhm. No i wtedy właśnie powstała ta legenda, że Denis jednym uderzeniem łamie czaszki. Wiesz co, może też tak być, że rzeczywiście wiesz, trafił w dobry punkt, to wiesz, też jest jak kamieniarze mają z wielką skałą, nie? Widzisz dużą skałę, myślisz, no kurczę, no nie ma szans tego rozpołowić, no nie ma szans, a podejdzie kamieniarz,
obejrzy 2-3 razy, tu uderzy, tam uderzy, 10 razy klepnie i nagle kamień rozpada się na pół, wiesz? I wydaje mi się, że to też może być, że trafiony w dobre miejsce, w punkt. Kolejna kwestia to też może być taka, że rzeczywiście ta struktura kości już mogła być wcześniej osłabiona. Często z kontuzjami jest tak, że nie wiem, czy z kolanami, czy z ścięgnem Achillesa, że to się, wiesz, nadrywa. W końcu jest jakieś mocniejsze uderzenie, czy jakieś mocniejsze skręcenie i wtedy to wszystko rozrywa się już całkiem do końca. Nie? No, myślę, że teorii na to jest dużo. Nie? Wiadomo, trzecia teoria, to jak mówiłeś, Denisa cios łamie czaszki. A czy ciebie to w jakikolwiek sposób... być może, nie wiem, przeraża przed pojedynkiem? Ja wiem, że walczyłeś na gołe pięści i tutaj będzie troszeczkę inaczej, ale czy to działa jakkolwiek na ciebie psychicznie? Wiesz co, ja zawsze biorę pod uwagę fakt, że może mi się stać w ringu, w klatce może stać mi się krzywda, nie? Wiesz, no... Biorę zawsze pod uwagę wszystkie plusy i minusy tego, co robię, tak? Wiesz, no jakby nie patrzeć, z jednej strony to jest sport, ale sport podwyższonego ryzyka, tak? My tutaj, wiesz, no nie wychodzimy, nie wiem, jak piłkarze czy hokeiści, że oni się po prostu zderzają przypadkowo, czy mniej, czy bardziej przypadkowo. My tu wychodzimy po prostu się lać, nie? Więc, a zwłaszcza, że duże obciążenie jest na głowę, no same ciosy, wiadomo, no ja tutaj mówię, wiesz, o układzie nerwowym, nie? Więc no siłą rzeczy też, no wielu fighterów, no przepłaciło naprawdę zdrowiem za to, co kochają. Mhm. Dostałem, panowie, wyniki od reżyserki, właśnie mi przysłali na telefon i wyszło na to, że według reżyserki, tak jak mówię, nie byłem w stanie tego śledzić, Diego wygrał zdecydowanie w tej ankiecie na inteligencję i dostałem również pytanie z czatu, które jest związane z matematyką i prośba do was, żebyście odpowiedzieli, tak więc czytam. Jest kij i piłka, jeśli co? Razem... Jest kij i piłka, kij tak? I piłka, tak. Jeśli razem kosztują złotówkę i 10 groszy, a kij jest droższy od złotówkę, to ile kosztuje piłka? Jeżeli kij i złotówka kosztują złoty 10, a... A kij jest o złotówkę droższy, tak? Tak. To kurwa, ja pierdolę ty. Już zestresujesz, takie kamery stresują, kurwa. Jeszcze raz, kij i piłka kosztują złoty 10. Złoty 10, no. Natomiast kij jest droższy o złotówkę od piłki. To ile kosztuje kij, a ile piłka? Mi wychodziłoby, że nie by piłka 10 groszy, a to pewnie jest źle. Nie, na pewno dlatego nie. Dlatego mówię, że pewnie by wychodziło źle, no. Ale na szybko tak to no. Każdy tak powiedział. Nie, na 100% nie, no bo gdyby piłka kosztowała 10 groszy, a kij złotówkę, coś tam, no to by była suma złoty 10, ale jest różnica tak, 90 groszy. 90 groszy by było, tak. No. Panowie, suma musi wyjść złoty 10, jest złotówka różnicy między tym a tym. Jestem pewny, że dacie radę, dawajcie. Razem kosztują no złoty 10, tak? No to... Kij złotówka to 10 groszy, tak? Nie może kosztować złotówki. 5 groszy i złoty 5. Brawo Don no. Diego, w tym momencie udało mu się rozwikłać tę ciężką zagadkę. No i szacunek. To jeszcze jedna ode mnie bonusowa. Panowie, dlaczego Napoleon Bonaparte nosił czerwone szelki? Dlaczego? Napoleon Bonaparte nosił czerwone szelki. Kurczę, ciężko wymyślić. Innych nie było. To twoja odpowiedź? Nie wiem. Że mu spodnie nie spadały, ale koniec tych żartów, bo to było akurat słabe. Jedziemy dalej. Dobry sucharek, dobry. Walka z Tysonem. Tyson na samym początku prawie cię znokautował, możesz uznać, że nie prawie, no byłeś liczony. Natomiast potem opadł z sił i zwyciężył. Denis, mam wrażenie, że ty masz bardzo podobny styl walki do Tysona. W jaki sposób chciałbyś? To też jesteś bardzo znaczy, eksplozywny jest. I lecisz za nokautem. Inny mam zupełnie styl. Mam zupełnie inny styl niż Tyson. Okej, okay. Proszę opowiedz o tym w takim razie. Nie chcę opowiadać, jakie mam. Nie chcę porównać żadnych z kolegą. Okej, okay, to w moim odczuciu macie podobne style, ponieważ Tyson też ja szedł jestem, wiesz, z takimi... Jestem kickboxerem, on jest bokserem stricte tylko, nie? A to jest różnica, nie? Duża różnica. Bo zupełnie inaczej trzymasz wszystko, nie? Inna jest garda, inny styl chodzenia, zupełnie inny dystans, rozumiesz? Wszystko. To... A jak oglądałeś tę walkę, to widziałeś ją na żywo? Jaką? Tysona. Tak. No bo tak, wtedy tak. Zwyciężyłeś mistrzostwo Gromdy, takie tak, oficjalne, tak. Prawda? Byłeś mistrzem. Wtedy Denis przegrał walkę z Wasylem, ja odbierałem swój ochraniacz i szedłem do walki z Tysonem.
No i właśnie tam na samym początku bardzo agresywnie rzucił się na ciebie Tyson, tak jak to ma w zwyczaju. I ja dlatego was porównuję, bo oglądając twoje walki dzisiaj na gołe pięści, ty walczyłeś identycznie. Też szedłeś za ciosem. Ty atakujecie obaj takimi obszernymi sierpami, żeby po prostu jak już traficie, to żeby mieć tą świadomość, że rywal pada. No i Tyson przykładowo w tej walce, ja wiem, że on wyszedł prosto wtedy do tego pojedynku, nie był przygotowany, no ale wypompował się. I jaka jest twoja recepta na to, żebyś się nie wypompował w taki sam sposób? No bo nie oszukujmy się, jako mistrz, no Mateusz walczy w sposób bardziej techniczny i bardzo widać, że dużo myśli w ringu, czy to w oktagonie. Jaki jest sposób mój na to, żeby się nie zmęczyć, tak jak Tyson? Tak, żeby nie stracić tej szansy właśnie poprzez wystrzelanie się. Sposób jest jeden, się wytrenować tak, żeby się nie wypompować. Ale to wiadomo, ja że ja na to miałem czas, a on na to czasu nie miał. To jest ta różnica, wiesz. Nie ma innego tutaj tego. By musiał, kurwa, sobie cały czas chodzić, odpoczywać sobie, oddychać, a tutaj nie będzie czasu na chodzenie. To będzie bitka, wiesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może być tak, że będziemy chodzić, się badać, a może być tak, że będziemy się napierdalać, wiesz, o co chodzi? To wszystko zależy, który się nas bardziej podpali. To tak, wiesz, dostaniesz pięścią w mordę, to troszkę plan inaczej już zupełnie jest, wiesz. Nie jest tak, jak zakładasz, nie? Natomiast, Mati, powiedz mi w takim razie, jak ty to widzisz? Czy Tyson i Dennis to podobni zawodnicy? Jak Denis powiedział, boks i kickboxing bardzo mocno się różni. Jest zupełnie inny dystans, troszeczkę inaczej gardę się trzyma, na inne elementy się zwraca uwagę, więc tutaj trudno porównać w tej płaszczyźnie, powiedzmy, wszystko. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o styl boksowania, ogólnie styl natarcia, no to widać podobieństwa właśnie, nie? Że to raczej jest takie bardziej ofensywne, bardziej takie, powiedzmy, nie tyle, że bez przemyślenia, tylko bardzo ofensywnie, tak jak mówisz, obszernie, cepami. A uważasz, takie że Dennis, gdyby troszeczkę inaczej podszedł do walki, troszeczkę zmienił swój styl, to korzystając ze swoich atrybutów mógł być lepszym zawodnikiem? Myślę, że tak. No, każdy może być lepszym zawodnikiem, nie? Każdy tak, może tak, być tylko chodzi mi o taką zmianę stylu, no bo to są dwaj ofensywni gracze. A mi chodzi o to właśnie, czy widziałbyś na przykład Denisa w innej roli, gdzie by lepiej był w stanie wykorzystać tą swoją atomową siłę uderzenia? Tak, no wiesz, no zawsze można zrobić coś lepiej, nie? Tylko pytanie właśnie, czy ktoś jest w stanie to przetrawić i zrobić wszystko tak, jak powinien, wiesz? To, że wyuczymy się czegoś na treningach, nie znaczy, że będziemy stosować to w walce, wiesz? To dwa różne elementy. Że stosujemy coś na treningach, wychodzi, jest spoko. Dopiero później zaczyna może wychodzić na sparingach, no to jest okej. A jak już wyjdzie w walce, to jest dopiero, wiesz, jakby trzeci level, nie? To emocje, wszystko, to zupełnie inna gra jest, nie? Jeżeli działasz na automatyzmach, wytrenowałeś to, no to wtedy działa. A jeżeli to po prostu, no wiesz, jak jest, gdzieś tam dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, no to w walce to raczej nie wyjdzie. A jeżeli wyjdzie, to raczej bardziej śmiesznie, aniżeli dobrze. Troszeczkę się uspokoiliśmy. Bardziej obawiać się można gościa, który jedną technikę robi 1000 razy, niż gościa, który robi 1000 razy wszystko. Rozumiesz? Jeszcze tak te słowa, Mati? Te słowa? No. O stary, będziemy strzelać. Muhammad Ali. Nie? A jakie to mówisz? Czyje to słowa? Te słowa, o których powiedziałeś teraz. Aha, dobra. Kurwa, ty nie wiesz? No dawaj. A ty wiesz? No wiem, proste, że wiem. No. A dokładnie to one brzmią, nie boję się tego, który zna 1000 kopnieć, tylko Bruce tego, Ali. Który... No właśnie. Wiadomo. Szacun. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, troszeczkę się uspokoiliśmy na samym początku. Było grubo i panowie mieli awanturnicze podejście do siebie. Teraz było troszeczkę luźniej, ale w tym momencie ja was zachęcam do kupienia pay-per-view, bo gala już w sobotę. A teraz przechodzimy do rundy, gdzie oni obaj będą się pytać nawzajem. Tak więc myślę, że może być ciężko. Czas na rundę drugą. Wspaniały jest ten kąg, wspaniały. Zapisałem panowie, sobie pytanka, czy któryś z was, tak, ja właśnie chciałem pochwalić, lepiej, obaj są przygotowani. Pisze, obaj są przygotowani, mają do siebie po 5 pytań. Czy któryś z was chce zacząć? Ja zostawiam młodszemu, niech Denis. Denis mówi, że może zacząć, tak więc Denis, pierwsze. Ale poczekaj, ja mam takie pytanie jeszcze, ale to nie jest takie pytanie, żeby już nie, żeby mi zabierać pytań, nie? Dobrze, dobra. Takie dostałem od kolegów właśnie z Rzeszowa, jesteś z Rzeszowa, ale mieszkasz tam na wsi, tam kawałek dalej, tak? Nie, właśnie pochodzę z Lubaczowa, a mieszkam w Rzeszowie. A, okej, okay, dobra. Startowałeś kiedyś na tego? Na strażnika miejskiego? Nie. To jest prawda? Nie.
Na pewno? Na pewno. Byłem ratownikiem medycznym i startowałem. Na pewno nigdy, właśnie, bo kurwa, nasi wspólni znajomi mówili mi, że chciałeś być strażnikiem miejskim. Nie, nigdy nie chciałem być strażnikiem miejskim. Nie wymyślam sobie, tylko mówię, co dostaje info od chłopaków z Rzeszowa. Od kiedy jestem w Rzeszowie, w Poznaniu, pracowałem cały czas w Straży Pożarnej, a wcześniej pracowałem jako ratownik medyczny, więc... Ale nie mówię ci, że pracowałeś jako strażnik miejski, tylko tak, że chciałeś. Dlatego ci mówię, że nigdy nie chciałem, bo w momencie, kiedy ja byłem, wyjeżdżałem z Lubaczowa, to w Lubaczowie już nie było Straży Miejskiej. A jakbyś miał możliwość? Czy bycia strażnikiem miejskim, to byś był? Nie, myślę, że nie, że troszeczkę to nie jest mój target, jeżeli chodzi o pracę. A czemu nie? No z racji takiej, że ja wolę jednak wykorzystywać swoje umiejętności do pomocy ludziom, nie? Raczej w Straży Pożarnej bardzo dobrze odnajduję się, jeżeli chodzi o fizyczność, psychikę i umiejętności medyczne. Czy w twojej hierarchii Straż Miejska jest niżej niż Policja, Denis? Tak samo. Tak samo, na równi. Dobrze, jedziemy z pierwszym pytaniem. Z tymi, które masz już spisane. Pierwsze pytanie, Denis Załęcki. Przygląd, ja zapisałem na pytanie, poczekaj. Mateusz Kubisz. Dobra. Co ma dla ciebie większą wartość? Honor i szacunek, czy pieniądze? Honor i szacunek. To jest tak? Proste, tak. Na pewno? Tak, pieniądze są bardzo ważne w życiu. I myślę, że nie ma co tego ani ukrywać. Myślę, że ty już straciłeś ten szacunek właśnie. I przez to wszystko, już ci to mówiłem wcześniej, nie? Wiesz, to jest twoja... Przez te afery, nie. To jest właśnie aferki, twoja opinia, które robiłeś. To jest twoja opinia. Sam wiesz, że się zagalopowałeś trochę. Tak, no dlatego cię przeprosiłem za to udostępnienie naszej rozmowy prywatnej, bo uważam, że to wiesz, było... wiele bagno, osób nie? Ogólnie mówi, nie? Twierdzi, że straciłeś szacunek, nie? W ich oczach, no to no spoko, wielu no, innych... Gdybyś do tego inaczej podszedł, i tak osób, byśmy tą walkę zrobili, rozumiesz? U wielu innych osób zyskałem bardzo dużo, nie? Więc wiesz, no też, tak jak ci powiedziałem, tak nie oceniaj wszystkich swoją miarą, nie? Nie uważam, tak... że zyskałeś, wiesz. No, znaczy, dlatego się bierz do tego, że wszedł do świata freak fightów? Nie, ale broń Boże. Tu chodzi właśnie o to wyzwanie Denisa, jak się zachowywał, tak? Rozumiesz? O wszystko, o Grabowskiego, o wszystko. Ale już mówiąc wszystko, jak nie każdy widz, który nas ogląda, jest ponad 70 tysięcy ludzi, wie, o co ci chodzi, więc jakbyś mógł troszeczkę przybliżyć jeszcze. Mieliśmy spinę z Grabowskim i na tyle doszliśmy do konsensusu, że się dogadaliśmy. A widzisz, a... No trochę dziwne ogólnie, na tej linii się dogadałeś akurat jest tobą, tylko nie trochę dziwne, się że się dogadałeś z gościem, że... Nie, że ty, bo że ty się chciałeś dogadać z nim, to spoko, ale że on chciał się z tobą dogadać. Człowiek grypsujący się dogadał z kimś, kto go wyzywa od frajerów. Nie, że zachowuje się jak frajer, tak jak mi obraziłeś, tylko że jest frajerem. Jak git, wielki git z kryminału może wybaczyć i podpisać kontrakt z gościem, który go ciśnie od frajerów? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? To już nie jest moja kwestia. Znaczy wiesz, że ja generalnie, tak jak powiedziałeś, że było wstyd. Ja nie chcę utożsamiać się z, powiedzmy, towarzystwem gitów i tak dalej, wiesz, no nie jest mi to po drodze. Mariusz? Generalnie jest włodarzem organizacji i ja traktowałem go jako włodarza organizacji, a nie jako gita, nie? Więc ja po prostu tymi kategoriami nie myślę. Wiesz? Kurczę, ja ci powiem, na miejscu szefów Highliga, nie? Obawiałbym się, czy jak czegoś, kurczę, nie zrobią wbrew tobie, czy nie nagasz komuś, kurwa, z gromdy albo gdzieś, te frajery z Highliga. A kurwa, dlaczego? Ja bym się trochę bał na ich miejscu. Dlaczego, nie? Nie miałbym na szefów miejscu, nie miałbym do ciebie zaufania. Skoro nazwałeś swojego szefa, który ci tak naprawdę karmił, kurwa, czemu miałbyś ich tych szefów nie nazwać tak? Wiesz co, to też była kwestia. Kurczę, po prostu ja tych, bym ci naszych, nie zaufał, tych naszych niesnasków, tak? Wiele rzeczy zrobiliśmy i ja, i Federacja zrobiliśmy tak po prostu, że było nam nie po drodze, więc po prostu wyszło tak, a nie inaczej. No ale wróciliśmy na dobre tory i wiesz, no i przede wszystkim, wiesz, też sytuacja kontraktowa moja zupełnie inaczej teraz wygląda właśnie. Nie? Z racji takiej, że dogadałem się przede wszystkim z Mariuszem, mogę walczyć tutaj na Highlight. Straciłeś szacunek, straciłeś honor, zyskałeś sławę, zyskałeś pieniądze. W twoim mniemaniu, ja po prostu najzwyczajniej w świecie po prostu zrobiłem tak, żeby po pierwsze z tobą zawalczyć. Zawalczyłbyś tak czy siak? No właśnie nie. Tak czy siak? Kurwa jak nie, gościu? To my tą walkę mieliśmy już przed dograną. Nie zrobilibyśmy jej na The War, na mojej federacji. Na bifie też byśmy nie zrobili. Dobrze, nie zrobilibyśmy jej na bifie, ale zrobilibyśmy ją dla Highliga. Wiesz dlaczego? Bo ja bym chciał tej walki. No tak, mi zależało, żeby zrobić tam i zrobiłbym z tobą tu. Ach, chciałem z tobą zrobić tej walki tu? Zapytaj się szefów. Nie chciałem, powiedziałem, że nie ma takiej opcji, że się będzie gnój do mnie pruł, mnie obrażał, mi cisnął, a ja będę gnojowi dawał zarobić. Ale mówię, chuj, zgodzę się.
Dlatego, ale zrobimy z tą walkę. Dobrze wiesz, że z tą zrobimy walkę, ale musieliśmy zrobić gówno burzę. Musieliśmy, chcieliśmy poniżać, chcieliśmy nie kurwa. Nie wiesz jaka obzywać. Była moja sytuacja kontraktowa, nie wiesz jak wyglądały ale moje rozmowy. Ale Grabowski bardzo dobrze się zna tutaj z szefa Heiliga. Gościu, no tak, ta walka była dograna bez żadnego problemu. Pochuj się cisnąłeś do mnie. Co ja ci kurwa gościu zrobiłem? Nic ci nie zrobiłem. Oj Denis. Tyle w temacie. Dla mnie jesteś skończony, dla mnie nie masz honoru, dla mnie nie masz szacunku, straciłeś, zamieniłeś na pieniądze i tyle. To jest twoje zdanie. No ja właśnie powiedziałem, nie mierz wszystkich swoich. Ludzie wiarą. Powinni kurwa ja bez kitu się kurwa obudzić. Ludzie się powinni obudzić. Bo jesteś strasznie zakłamany. Dawaj, ty do mnie pytanie jakieś masz. Tak, a teraz ja mam do ciebie pytanie, no tak. Czy to jest koniec twojej odpowiedzi na ten temat? Tak. Dobrze. Dobrze, jedziemy. Drugie, pierwsze pytanie ze strony Don Diego. Dobra, to w sumie już poruszyliśmy trochę ten temat, ale zapytam. No bo kwestia jest taka, nie? Bo tak z taką lekkością niejednokrotnie właśnie i też dzisiaj, nie? Nazywasz mnie kondonem, atencjuszem, cipą, parówą i tak dalej, nie? No. No to jak odniesiesz się do słów swojego ojca, kto kogo wyzywa, ten sam tak się nazywa. Ja wcześniej też podobnych, inaczej, ale w podobnym kontekście mówiłem do ciebie przez konferencję. To jak to jest w końcu? Jak się odniosę? No. Żarcik. Teraz powiedział żarcik. Aha, no to no nie. Kto się nie nazywa, sam się tak przezywa. No tak, tak, ale on powiedział to do mnie, nie? Jak ja to powiedział, do ciebie powiedziałem. To się kurwa się mówiło tak, jak się do podstawówki chodziło. No tak. Ktoś się przezywa, sam się tak nazywa. No tak, dlatego właśnie chciałbym, żebyś się odniósł do tego, nie? Bo wiesz, bo niejednokrotnie wyzywałeś mnie to naprawdę bardzo ciężko, tak? Że jak ja ciebie tak w ogóle nie wyzywałem, nie? A cały czas z twojej strony leciała właśnie ta zła energia, nie? I nie uważasz, że tak do siebie mówisz cały czas? Tylko do mnie? Nie. Ja będę do ciebie tak się nigdy w życiu nie odezwał, ale przekroczyłeś pewną granicę i dla mnie naprawdę już nie istniejesz, rozumiesz? Kurwa, uwierz mi, chciałbym z tobą żyć na normalnych relacjach, chciałbym się z tobą pogodzić i tak dalej, ale przekroczyłeś kurwa granicę, ja bym ci podał tą rękę, przeprosiłeś, by było zajebiście, ale kurwa przekroczyłeś pewną granicę. Ja już taki jestem, że jak ktoś przekroczy, nie ma kurwa bata, dasz mi 1 000 000 złotych, ja ci ręki nie podam. Ja taki już kurwa ale po prostu co, to jestem. Uważasz, że naprawdę, nawet jak cię przeprosił, to już nic się nie da z tym zrobić? Nie no, bo przesadził, kurwa. To ale do końca życia, już będziesz chował taką urazę? Do końca życia. Wyrok ulicy został już nadany, stary. Do końca życia jest dla mnie skończony, poniesie to konsekwencje i tyle w temacie. I to jest właśnie wyrok ulicy. Czyli nic się nie może wydarzyć? Nic już się nie może wydarzyć. Nic się nie może wydarzyć. No przecież mówiłem ci, Mati, po nokaucie podchodzę i sam sobie, wiesz, przybiję tą piątkę, znaczy się Denisowi. A gdyby tak się... A gdyby będziesz piątki przybijał, kurwa. Denis, całkiem serio, gdyby tak zrobił naprawdę Don Diego, że leżałbyś nieprzytomny, sobie zbił pionę, chciałbyś się jakoś zrewanżować? Jeszcze ci powiem, wiesz, cytując klasyk, byłeś zajebisty. Interesy z tobą, to była czysta przyjemność. Co by o tobie nie mówili na mieście? Dla mnie jesteś jak brat. Tak by właśnie to wyglądało. Dobrze, ja. Denis ucieszył na to wszystko. Dawaj, Denis, drugie pytanie. Ale lecimy. Nie będę zakotowany. Kurwa, nie ta siła ciosu, ziomek. Nie trafiłeś mi na ten punkt odpowiedni. Nie padnę. Dobrze, cieszę się. Drugie pytanie, Denis Załęcki. Dlaczego jesteś takim bajkopisarzem i co chwilę wymyślasz coś lub zwyczajnie kłamiesz? No to musisz mi w takim razie jakiś przykład podać, nie? Tego bajkopisarstwa. Nie no, już podałem kurwa 40 takich przykładów, łącznie przez konferencję. Ale myślę, że poda jeden, to będzie mi pytanie, lepiej, wiesz, pytanie. Zadajesz pytanie, no to wiesz, chciałbym, żebyś je sprecyzował. Ale przecież przed chwilą były już na przykład dwie takie gadki. Czy myślę, że przez to, że było tak dużo przykładów. Było tyle przykładów, tak, kurwa, które mówiłeś, że ciężko jest wybrać, więc wybierz jakiś jeden. No na przykład, który, wiesz, na konferencji było mnóstwo, już nie pamiętam. Mogę zapisać sobie na kartce i mogę zaraz napisać na Instagramie 40 przykładów. Dobrze, ale Denis, podam ci pierwszy przykład. Połamane ręce na walce z Maksymusem. Dobrze, Denis. Wytłumaczę to po twojemu. Nie chcę po mojemu. Ale tak, żebyś zrozumiał. Powiedz to po swojemu. Okay. Dobrze, wytłumaczę po swojemu, ale tak, chcesz mi wytłumaczyć to po mojemu. Ja sobie to tłumaczę po mojemu, ty mi wytłumacz po swojemu. Dlaczego tak, kłamiesz zrozumiał ciągle i oszukujesz i mydlisz kurwa oczy? Wiesz co, sprawa wygląda tak. Na przykładzie dzisiejszych złamań ręki, pokiereszowań ręki i tak dalej. I kolejnego przykładu właśnie, że zachowałeś się jak frajer, pedał i tak dalej. Po prostu też biorąc pod uwagę to, że jestem zestresowany dzisiaj. Nie do końca, to jesteś kurwa, nie do końca, ziomek, jak może być aktor zestresowany? Nie do końca. Jesteś kurwa w swoim żywiole. No właśnie. Ja no tutaj jestem, nie ja tu mogę proszę być zestresowany, bo to nie jest miejsce dla mnie. Aha. Ja nie jestem kurwa aktorem, ja tutaj jestem z sobą, rozumiesz? No tak, no to właśnie dlatego ja tutaj, mówię, kurwa, przedstawiam będąc, wszystkim, będąc... jak się powinien zachowywać chłop, kurwa, z zasadami. Mhm. Ale to uważasz, że chłop wszyscy oprócz ciebie są aktorami? Chłopa od tyłu uważasz, że wszyscy oprócz ciebie są aktorami? Nie.
Okej, okay, nie, no bo tak powiedziałeś, nie, że nie, wiesz, nie, nie, jesteś nie na swoim miejscu. Ty jesteś sobą, ty nikogo na przykład nie udajesz, ty jesteś normalnym gościem, ty, kurwa, to się nie podoba, mówisz otwarcie, nie kłamiesz. A on, kurwa, kłamie na każdym kroku. On sam się, kurwa, gubi ze wszystkim. No, natomiast nie, to, co powiedziałeś, dasz mi skończyć? Nie znam, kurwa, drugiego no, bo zadałeś pytanie i sam sobie na nie odpowiadasz. Dasz mi powiedzieć? A. No tak, tylko ja zadałem to pytanie, gwoli ścisłości, natomiast ty, Diego, powiedziałeś jakąś ciętą ripostę, coś słyszałem kątem ucha, kiedy zapytałem Denisa przed chwilą. Co? Generalnie, wiesz, stresuje się, wiesz, ten. To jest kwestia, kurwa, tego, nie, lubię po prostu jest dzisiaj sobie, coś, lubię sobie jest, coś, gładzić coś moją brodę. Coś nie po twojej myśli chyba idą te rądki, co? Taki wkurwiony. Nie, dlaczego? Siedzisz, nie, no przecież cały czas gładzę brodę sobie. Wkurwiony jesteś. Tak? Nie stresuj się, ziomek. Ale wracając do tematu, bo już odbiegamy. Na przykładzie właśnie i tamtego zachowania, jak pedał frajer, i na przykładzie właśnie tych pokiereszowanych rąk, połamanych rąk, czy zwichniętego palca, po prostu będąc w stresie, do końca też nie precyzuję wszystkiego bardzo szczegółowo i dokładnie, wiesz, połamane ręce, na myśli miałem synonim pokiereszowane ręce. Dobrze. Że były i powiedzmy, to jest ten cały klucz, nie? Na który mnie łapałeś, nawet na wcześniejszej konferencji, że powiedział. Kiedy kolejny trening po walce z Maximusem? Kiedy zrobiłem kolejny trening po walce z Maximusem? Z ręką na sercu, kurwa. Daj słowo, kurwa, kiedy robisz trening po walce z Maximusem. Tylko no bądź szczery, kurwa, nie? Myślę, że jakieś dwa... Bądź szczery, bo ja ci to udowodnię, kurwa, nie? Dwa albo trzy tygodnie później. No i jak uważacie, widzowie, czy z połamanymi rękoma dwa tygodnie później można robić trening? Na logikę, kurwa. Jaki ty jesteś, kurwa, kłamca? Można robić trening, stary, czy ręce wykluczają twoje nogi? Proszę cię, mamy wspólnych kolegów, wiem, gdzie trenujesz, wiem, z kim trenujesz, więc no nie pierdol farmazonów. No i co? Normalnie ubierasz rękawice i boksujesz, no, więc i nie co? Gadaj, kurwa, głupot. Ale nie rozumiem teraz, o co ci chodzi. Okej, wszyscy zrozumieli, ale ty nie zrozumiałeś, bo ty jesteś, no bo tak, kurwa, normalnie głupi, zakładasz rękawice nie i trenujesz. No powiedziałem ci, że... I teraz uznajesz, że jesteś jednak, kurwa, głupi. No bo powiedziałem ci, że po gali, nie wiem, 2-3 tygodnie mogę później... Mogę zadać? Nie, poczekaj, ale po co ma się rozumieć, po co ma brnąć? Bo teraz jego kolej, po pierwsze, na pytania, on chce jeszcze odpowiedzieć. No bo nie rozumiem tego, co powiedziałeś. Powiedziałem ci, że 2-3 tygodnie później, tak mi się wydaje, że zrobiłem pierwszy trening. Tak ci się wydaje, no. I generalnie już od razu zarzuca, że założyłem rękawice i tak dalej. Poniekąd też było wymuszony mój trening z pokiereszowanymi rękami. Był wymuszony trening, bo zaraz miałem finał... Z połamanymi rękami? Pokiereszowanymi już. Ze złamanym kciukiem, ze zwichniętym kciukiem. Ze zwichniętym kciukiem, tak. Do tej pory jest zwichnięty i jeszcze nie jest nastawiony, tak jak powiem. Muszę przejść operację, żeby go... A wychodzisz do walki ze mną ze zwichniętym kciukiem? Tak, tak, nie? Bo powiem, kurwa, na tyle, jesteś, na tyle nie? To się zagoiło, że jest, wiesz, powiem, że już kurwa, jest okej, okay, ale ruchomość jest charakterny zupełnie inna. Charakterny chyba z ciebie jest, nie? No, tak, cieszę się, że to przyznałeś. Szacunek ludzi ulicy normalnie. O! Kurwa. Stary, wszyscy słyszeli? Ja mam szacun ludzi ulicy. Za to, że jesteś charakterny i wychodzi ze zwichniętym kciukiem do walki. Wątpisz ogólnie w charakterność Diego, kiedy on walczy na gołe pięści, nie, no jest, wiesz. Nie, no jest charakternym gościem, jest charakternym, jest twardym biokiem, kurwa. Ja tego, to mi nie łapcie zasówka, bo jest bardzo dobrym biokiem. Nie, ja pytam cię, no, nie łapcie zasówka, czyli... Ja tutaj nie zmieniam zdania. Jego osobę określam tak, ale jako zawodnika jest, kurwa, moim zdaniem topowym zawodnikiem w Polsce. I tyle w temacie. Diego, twoje pytanie, numer dwa, bo w innym czasie przejdziemy przez to, a jeszcze będą telefony tak od was, więc pamiętajcie pisać SMS-y. On lubi, wiesz, on lubi, kurwa. Generalnie wolę wychodzić w roli underdoga, wiesz, tak samo jak było przy walce z Adamem Balskim, ale ty czy właśnie jak w roli leciałem faworyta, do Łotwy właśnie na walkę z Ralfem Wilkansem, czy wielu innych, nie, no to raczej w roli underdoga. A wiesz, co jest najlepsze? Ile się kuponów pójdzie jebać 4 czerwca? Sorry. Kurwa, ale jak ja będę zarobiony po tej walce. Wiesz, ilu kolegów, kurwa, porozdaję teraz pieniądze, więc będą wszystko obstawiać na mnie. No już mówię, jak ja będę zarobiony, chłopie. Ja generalnie mieszkanie sobie wyjebię w Warszawie. Wszystkim, którzy mi się wyświetlają, że stawiają na mnie kasę, to krzyczę, dawaj morda 10%, nie? Dawaj, Diego, pytanie. Dobra, kolejne pytanko. Czy kiedykolwiek, nie, wyraziłeś szczerą skruchę w stosunku do innej osoby? Nie tylko do prokuratora i tak dalej, naprawdę szczerą skruchę do obcej osoby, że zrobiłeś komuś krzywdę i zrozumiałeś to od razu i rzeczywiście przeprosiłeś go, wyraziłeś skruchę i no jeżeli tak było, to jakbyś tak, opowiedział. Tak było, no. Na przykład, musiałem teraz pomyśleć, bo długo tej skruchy nie wyrażałem, bo nikomu takiej krzywdy nie zrobiłem, ale kiedyś za młodych lat, na przykład... Na przykład rodziców? Ja mówiłem o obcych osobach, a, nie? Tak, no, sorry, tak, o obcej osobie. Znaczy powiedzmy jakieś tam znajomej twarzy, ale no nikim bliskim. Kurczę, obcym? To kurczę, chyba raczej nie, wiesz?
Nie, 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 ale rodzinie i bliskim tak, no. A to dlatego, okay, że jesteś nieomylny, czy dlatego nie, po prostu, że nie... Ja robię coś zgodnie z tym, co uważam, że robię słusznie, rozumiesz? A nie masz tak, że teraz przykładowo jakbyś spotkał Denisa sprzed 10 lat, nie, to byś samolota jebnął za zachowania niektóre? Kurwa, jakbym spotkał takiego mnie, jak miałem 15 lat, to bym go kurwa schował, kurwa, i bym go nie wypuścił, kurwa, z szuflady. No, bo ja byłem kurwa niedobry. Takie same osoby mam wrażenie ja nieraz, nie? Byłem, że jakbym spotkał siebie sprzed 15-10 lat, ja to bym się kurwa Ja byłem kurwa taki niedobry, że aż mi kurwa, wiesz, niedobrze, nie? Ale wiesz... I uważasz, że się zmieniłeś tak ogólnie? No, ja naprawdę byłem niedobry kiedyś, nie? Nie chciałbyś mnie takiego poznać, jaki byłem kiedyś. No ale jestem teraz w miarę, wiesz, ogarnięty, nie? Mam córeczkę, wiesz, dzisiaj półroczną. Ja dlatego trzeba myślałem, że może skoro doszło do takiej zmiany, może akuratnie też zmieniłeś trochę osobowość, nie? Że jednak wyraziłeś tą skruchę w stosunku do innej osoby. Nie, no właśnie, nie? Tak nikomu tak nie zrobiłem takiej krzywdy właśnie. Tylko osobą robię krzywdę, z którym nie lubię, nie? No i co, czy ty się czujesz zresocjalizowany? W pewien sposób tak. W jaki to jest sposób? W jaki sposób się czujesz zresocjalizowany? Po prostu może... Czuję się bardziej mądrzejszy, przemyślę sobie to 100 razy, zanim coś zrobię. O, tak powiem, no. Okej, okay, ale jak siedziałeś, może to... chciałbym coś zrobić na przykład, ale tego nie zrobię, bo wiem, że mogę iść pójść siedzieć za to. O, w taki no sposób. Właśnie, to jak siedziałeś, wpłynęło na ciebie źle? W sensie, że jesteś gorszym, w cudzysłowie, człowiekiem, czy lepszym? Nie. Po tym, jak siedziałeś. Z jednej strony jestem dobrym człowiekiem, z drugiej strony jestem też złym człowiekiem, zależy jak na to spojrzysz. Dla swojej córeczki jestem aż na przykład za bardzo opiekuńczy, aż za bardzo. A na przykład na takich ludzi, którzy nie mają szacunku do innych, to naprawdę, kurczę, czuję się taki, wiesz, taki bez serca, bez żadnych na przykład uczuć. Nie miałbym na przykład, wiesz, problemu, żeby zrobić naprawdę komuś wielką krzywdę na przykład, nie? Kogoś nienawidzę na przykład, nie? To mógłbym zrobić na przykład wszystko, wiesz. Taki po prostu jestem, nie? No ale wtedy mógłbyś tam trafić z powrotem no, i nie no, mógłbyś no, pokazywać no, tej opiekuńczości. No tak, no dlatego mówię, że na przykład, wiesz, jakby prawo nie działało, no to wiesz, różnie by to się kończyło, nie? No, dlatego jest policja, nie? Dlatego jest policja, dlatego są, wiesz, prawo karne. No, że ty powiesz takie słowa, to się nie do końca spodziewałem. No. Dobrze, trzecie pytanie, Denis do Dondiego. Tak. Mamy tutaj festiwal czytania, ale to bardzo dobrze, że panowie się przygotowali. Dobra. Nie ma zamulania. Jak bardzo był wkurwiony... To musi być... No. Jak bardzo był wkurwiony Grabowski po tym, gdy nazwałeś go frajerem? Jest to osoba grypsująca, więc tak trochę kiepsko, nie? Był bardzo mocno zdenerwowany. Nie wyjebał ci liścia? I wyżygał mi to. Znaczy, wyżygał mi to. Nie przerywaj mi, bo zadałeś pytanie i wiesz, chcę odpowiedzieć. No. To taki jestem trochę uszczypliwy, ale taki dokuczliwy. Luz. W cudzysłowie, wyżygał mi to na ryj w momencie, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy po tej całej sytuacji, no i generalnie no był gnój, ale też była druga sprawa kontraktowa, więc no siłą rzeczy musieliśmy usiąść i porozmawiać, nie? No i rzeczywiście no nie był zadowolony, ale no ja wyraziłem skruchę i przeprosiłem go za te słowa, tak, bo uważam, że nie powinienem tak mówić, no i tyle. A on ciebie przeprosił? Tak, przeprosił mnie. No i tutaj mamy dwa styli zachowania. Grabowski, z jednej strony... Panie Grabowski, jak to słuchasz, szacunek, że jesteś osobą grypsującą, że ktoś cię nazwał frajerem, przeprosiłeś go. Ale on szacunek mnie ludzi ulicy. On mnie nie przeprosił za to, tylko mnie przeprosił za parę innych kwestii, o których nawet okay, nie masz pojęcia. Tak, to, nie zmienia, w ogóle mojej wypowiedzi. Czyli grypserzy nie przepraszają, tak? Nie. Przepraszają, oczywiście, że... Ale dlaczego? Jesteśmy na wolności, kurwa. No nie, bo wiesz, bo tak wiesz, że jesteś osobą gryp do Mariusza, ale, jesteś osobą grypsującą i przeprosiłeś, nie wiem, ale ty tak zrozumiałem. Go frajerem. Słucham? Nazwałeś go frajerem. No wiesz, no i co? No, znaczy ja rozumiem, no, wiesz, że... No i co, no gadaj, rozumiem, rozumiem, obraziłeś okay. Gita, nie? Obraziłeś Gita. No chuj, no co? Teraz ja pytanie znaczy, mogę mówię, nie, teraz będzie kolej do Diego. Nie mój świat, więc nie rozumiem. Natomiast Diego, masz nie, tutaj ja to nie dwa mam przykłady ja tu, zachowań. Poczekaj, bo ja to nie mam pretensji do ciebie. No. Ja tylko mówię o panu Grabowskim. No, ja, ja rozumiem, wiesz, ja nie mając pojęcia w ogóle o tym wszystkim w całym świecie, wiesz, no tylko nie biorę tak, jak rzeczy. Uważałeś, żeby go nazwać, ale on, tak. Chodzi mi tylko o jego zachowanie. Tak więc Mateusz, masz tutaj dwa przykłady zachowań. Z jednej strony masz pana Grabowskiego, który ci wybaczył i mogliście dalej rozmawiać, a z drugiej strony masz Denisa, który mówi, że do końca jeszcze ci nie wybaczy, a jako, że zostałeś nazwany w komentarzach jako gość, który zwalcza to prawilniactwo, która postawa według ciebie jest lepsza?
Znaczy, no wiadomo, według mnie zawsze jest lepsze to, że ludzie się godzą i w końcu, wiesz, sobie wyjaśniają niektóre kwestie. Wiesz, ja miałem często takie akcje, że z ludźmi albo z jakimiś tam facetami, albo się pobiłem, albo po prostu jakiś tam gnój był, a później wychodziło na to, że byliśmy bardzo dobrymi kumplami i do dzisiaj utrzymujemy bardzo fajny kontakt i tak dalej, bo z reguły wynikało to z naszych charakterów, tej, no powiedzmy, porywczości, nie? Że impulsywność czasem nieraz powoduje to, że zasłania nam trzeźwe myślenie, a później jednak jak już ochłoniemy, to sobie, wiesz, nieraz przemyślę, no kurwa, no chujowo zrobiłem, nie? No. Ile lat musi upłynąć, żeby Denis ochłonął wobec ciebie, twoim zdaniem? Myślę, że jeszcze, wiesz, że jeszcze za jakiś czas, wiesz, może tak być, że jeszcze się Denis będzie z tego śmiał, może wspólnie się będziemy śmiać, może nie, że razem będziemy siedzieć, pić piwo i się z tego śmiać, ale że on się będzie z tego śmiać za kilka lat i ja tak samo, nie? Myślisz? Nie. Nie. Poszło to za daleko. Diego, twoje pytanie. Za dużym echem się to odbiło w Polsce. Nie. Aha. Denis, dlaczego gdy nie radzisz sobie z emocjami, nie, na konferencjach różnych i tak dalej, to wylewasz swoją złość na innych, również na kibiców? Tak samo na konferencjach i tak samo na walkach. Dlaczego zrzucasz to na kibiców tak bardzo mocno, nie? Dobrze, to teraz wytłumacz, jak, co zrzucam. Dla przykładu, wiesz, no, ja rzuciłem, no nie wiem, z dupy jakiś tam suchar, cokolwiek, nie? No. I na trybunach ludzie się zaczęli śmiać, nie? A ty, wiesz, już nie wiedziałeś, co masz zrobić, bo rzeczywiście zostałeś ugodzony strzałem. Nie, wiedziałem, co mam zrobić. I wtedy to... do jakiegoś tam chłopacza, co się kurwa śmiejesz, pedale, kurwa, co wiesz. A dlaczego kłamiesz? No ale zaatakowałeś werbalnie jakiegoś tam chłopaka. Nie obraziłem go w żaden sposób. Przepraszam ciebie, że użyłem złych słów. Przeproś widzów, że znowu po raz setny dzisiaj skłamałeś. No tak, ale chodzi, sens jest zachowany. Skoro zostałeś ugodzony, przeproś tutaj widzów, bo ty kurwa dzisiaj setny raz skłamałeś kurwa dzisiaj. Kibice, na prośbę Denisa przepraszam was bardzo serdecznie. No. Naprawdę nie chciałem. Spójrzcie na takim niesamowitym do chuja pana końca. Natomiast nie było faktycznie żadnej obrazy, no ale krzyczałeś, bo tak, też było dużo komentarzy. Nie ukrywam, nie będę krzyczał nadal, jak mi się coś będzie nie podobało. I generalnie tak samo, jak chuj wam dupę. Gość mówi jakiś suchar, spoko, się pośmieje, ale gość mnie w tym czasie chyba obraził w jakiś sposób i się wkurwiłem, a ten mi na pierwszym rzędzie, kurwa, swoją mordą się tam śmieje, to go uspokaja. No ale po to jest, żeby się śmiać, no po to jest tam widownia, nie? No, bo tam cała sala się nie śmiała, śmiały się, kurwa, błazny. Aha. Bo to nie było śmieszne, nie było, kurwa, za bardzo. No ale skoro się dużo ludzi śmiało, no to było śmieszne. No bo po twojej stronie stało, jakby stało bardziej po mojej, ale aby był po środku, to by się nie śmiał, bo to nie było takie, kurwa, śmieszne, aż wiesz. Bardziej mi, kurwa, chciałeś dokuczyć w taki sposób. Ale nawet nie wiesz, o co chodziło. Wiesz, to jakbyś, się jakbyś powiedział tym... coś zabawnego, to by na pewno mu nie zwrócił uwagi na to, że się go śmieje, no przecież nie zabronię się komuś śmiać. Nie? Wiesz, zastanawiam się nad tym, gdzie będzie jakaś granica, bo jednak tych ludzi, którzy to oglądają, jest tak strasznie dużo, że w pewnym momencie myślę, że możesz mieć z tym pewien problem. Jeżeli ale ja nie się... mam z tym żadnego problemu. Co jest w internecie, mi to chuj obchodzi, te komentarze se piszcie, mi to koło chuja lata. Mi to nie robi w ogóle, mi ludzie wysyłają komentarze, ja tylko mówię, zawsze odpisuję, nie wysyłaj mi, mnie to nie interesuje. Kiedyś siedziałem, patrzę, mówię, ja pierdolę, tragedia, kurwa, nie chciało mi się walczyć, do walki z Halem nie chciało mi się, mówię, presja, jak przegram, to będę skończony, ci ludzie są popierdoleni jacyś, nie? Ale później mówię, dobra, chuj, wyjebany mam, robię swoje, jestem z tobą, tak, albo mnie pokochają takim, jakim jestem, albo mnie znienawidzą takim, jakim też jestem. Albo pokochają go, kurwa, za to, jakim, kurwa, jest aktorem i za to go pokochali, tak? Ale nie przerywaj mi, Mateusz. A odpowiedz na pytanie? Mateusz 2. No, odpowiedz na pytanie Diego. Poczekaj, bo coś chciałem, kurwa, dokończyć, teraz mi przerwaliście, kurwa, ja tak nie lubię, nie? O czym gadaliśmy? Gadaliśmy o tym, że... No nie, no poczekaj, mówiłeś o tym, że już, że miałeś taką presję na walce z Alanem. Czytasz wiadomości i tak dalej, już teraz masz wyjebane na te wiadomości i już sobie po prostu robisz swoje i tyle. Odpowiadasz na głosówki. Coś bardzo ważnego chciałem powiedzieć, ale widzisz, ktoś mi no widzisz, mówiłeś na pewno o tej walce z Alanem, natomiast ja pamiętam jedną ciekawostkę. Po twojej walce z Alanem, pod twoimi zdjęciami były komentarze i ktoś napisał, żebyś pilnował swojej kobiety, bo robi obcym ludziom zdjęcia. I ty tam odpisałeś, ona robi tylko tym, którzy mnie wyzywali podczas walki i dałeś kilka emotek. Chciałem się zapytać o rozwinięcie tejże sytuacji. Ty naprawdę potem próbowałeś dociec, kim są ci randomowi ludzie, którzy siedzieli gdzieś na trybunach i krzyczeli coś złego na ciebie? Słuchaj, na przykład mówiąc o tej walce w Krakowie z Alanem, to krzyczała jakaś tam rzesza fanów Alana. Co, schodziłem z klatki? Kurwa, cisza, nie?
Mówię, kto kurwa, ktoś jeszcze chce pokrzczeć? Wychodzę z klatki, nagle kurwa cisza, wiesz. Nikt kurwa nie ma odwagi powiedzieć mi w twarz. Mam wyjeba na te komentarze, kurwa, co się każdy do mnie pruje, o to mi chodzi, jak ktoś się do mnie pruje w komentarzach, mnie to nie interesuje. Powiedz mi to prosto w twarz. Prosto w twarz mi nikt tego kurwa nie powie. Rozumiesz? A ktoś powie, to spoko, szacun. Natomiast szacun. Jeśli chodzi o te zdjęcia... Ale nie chcę piszą, komentuje mi to gówno obchodzi, kto co pisze, rozumiesz? Tylko piszą kurwa jakieś kurwa z fejkowych kont, nawet jak nie, to nie chcę piszą. Mnie to nie interesuje. Rozumiesz? Nie interesuje mnie to, nie każdy spojrzy, nie ktoś sobie sam rachunek sumienia zrobi, za nikogoś oceni. Kurwa. 90% osób, co się do mnie pruje, to nie wiem, ja na waszym miejscu nie mogłem sobie spojrzeć w lustro, nie? No tak. Naprawdę, ja mam naprawdę rzeszę fanów. Ja mam naprawdę wielu kurwa fanów, wielu kibiców. Nikt tego naprawdę nie ludzi mówi, mnie szanują jest. W Polsce. Nikt mi nic, nikt mi się nie zarzuci i nie zarzuci. Nie zarzucił. Nigdy. I naprawdę mnie ludzie szanują. A jak się prują do mnie, no to kurwa, ja pierdolę, ja już taki jestem. No mi się da się lubić, albo się nie lubi. A to właśnie ja tego pytam o tą sytuację z tymi zdjęciami. Jak to się skończyło? Że moja... podobno twoja kobieta tak robiła, chodziła i robiła zdjęcia wszystkim tym, którzy na ciebie krzyczeli. To nie wiem. Ten uśmiech mówi wszystko, dobrze, a, kolejne... Może nie odpowiedział mi Denis dobrze, na moje pytanie. Poczekaj, bo jeszcze mu ten, zaraz powiem, zaraz zapytasz jeszcze raz. Nawet jakby taka, jakby coś takiego miało miejsce, no to kurwa spoko, nie? Ciekawe, czy taka osoba później jakbym podszedł, czy powiedziała mi to samo w twarz. Nie powiedzieć w ryj, to nie powiedzieć nic, kurwa. Się kurwa nauczcie, ludzie. Nie powiedzieć w ryj, to nie powiedzieć nic. Diego, powtórz pytanie, proszę. No chodzi mi właśnie o to wylewanie emocji, nie? Na kibiców. Właśnie dlaczego tak to robi? Dlaczego tak? Nie trawisz tych emocji, czy po prostu... Nie. No, nie wiem. Zawsze odpowiadam, jak ktoś mnie wkurwi. Aha, rozumiem. Czyli ktoś jak się uśmiecha do ciebie, śmieje się ogólnie, ale to on się, nie, wkurwa, on się nie uśmiechał. Znaczy, no ja nie on, wiem. Nie, on pijał, tak... kurwa. Ja nie mogę na niego, ryj patrzeć po prostu. Aha, ja taki prosiak zachowywał się. Zrobił się cały czerwony, kurwa, otwarta morda, szczerzył się, kurwa, jak koń po prostu. I jakieś coś tam, kurwa, wiesz, okay, poćmiechyło się. I mi się to dobra. Bardzo nie spodobało i zwróciłem mu uwagę w miarę jeszcze tą grzecznie. No. Ale chyba zrozumiał i się uciszył. No to okej. Okay, no. Panowie, macie po ostatnie dwa pytania. Ja tylko przypomnę, że gala odbywa się już w sobotę. Jeżeli chcecie ją oglądać, trzeba wykupić pay-per-view. A teraz Denis zadaje swoje dwa najmocniejsze pytania. Ja nie muszę, kurwa, udawać i robić siebie chuj jako super zajebistego gościa, żeby mnie ludzie polubili, bo ja mam naprawdę gdzieś, czy ktoś mnie lubi. Zrozumcie to, że mam to gdzieś, czy ktoś mnie lubi, czy mnie ktoś nie lubi. Nie zwracam uwagi na komentarze. Także jak chcecie, to mnie wyzywać w tych komentarzach. Nie robi mi to kompletnie. Pytanie. Właśnie dostałem informację, że już program trwa bardzo długo, a waszych telefonów jest strasznie dużo. Tak więc zaczniemy po ostatnim pytaniu, więc jeżeli masz dwa, to wybierz to najmocniejsze. Nie mam takich mocnych. Czy uważasz, że jesteś hipokrytą? Chociaż w małym stopniu. Tak, uważam, że czasem zachowuję się jak hipokryta i sam sobie przeczę. I takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał, więc na szybko mamy ostatnie pytanie od Diego. Możesz wybrać jedno z tych dwóch pytań? Dobra. To potężniejsze, a potem wy będziecie mieli szansę zadzwonić do studia i pogadać z Denisem albo z Mateuszem. Jak to jest, że wyzywasz dookoła wszystkich od konfidentów i tak dalej, bo ja powiedziałem o Szelim coś tam, kto tam kłamie, ktoś powiedział. Już zaczynasz kłamstwem na starcie? Nie wyzywam wszystkich od e-confidentów. Dobra, wyzywasz niektórych od e-confidentów. Trzy przykłady. No nie dawaj. Wiem, ja, ty? Kto tam? Jesteś e-confidentem? No tak powiedziałeś, kiedy? Nie? Że jestem e-confidentem, bo sprzedałem Szeliego, że na towarze jest. No. Tak. Jeden, go sprzedałeś. Drugi. A nie sprzedałeś go? Drugi e-confident. Poczekaj, sprzedałeś go czy nie? Drugi e-confident. Alan Kwieciński, sprzedałeś go czy nie? Alan Kwieciński. Czy sprzedałeś trzeci... Szeligę, czy bierze tak, sterydy? Tak, powiedziałem to. Tak? Tak, no. Czy nie? Tak, no powiedziałem. No, i wszystko. To, no. I trzecia kwestia, jeszcze kto tam był? A, ten, coś tam, co była ta akcja z tym Ferrari, nie o tym przekładaniu noża, coś tam. No, no to już jest Alan Kwieciński. Trzecia osoba. No, jaka trzecia? Aha, Alan no, jest jako wieliczony. Chodziło o Alana chyba. Aha, to nie będzie jako połówka, bo jest mały, czyli tak półtorej. Alan, no dobra, nie wiem, kto tam trzeci może być. No kto? Nie przychodzi mi teraz od razu do głowy. Nie? Ale dobra, wyzwałeś mnie. Alan i ty. Najważniejsze jest to, że wyzwałeś mnie od e-confidentów, że tam powiedziałem. Jak się odniesiesz teraz do tego, że po Gali The War
byłeś bardzo mocno zniesmaczony i zacząłeś, wiesz, ksywkami wyzywać tam różnych zawodników z różnych bojówek i tak dalej, że wiesz, że ten nie chce, bo nie chce, bo się ukrywa. Nie ukrywa, tylko bo się boi. Tak. Tamten się boi, ci nie chcą się wyświetlać i tak dalej, i tak dalej. Zaznacz, dlaczego, skąd wiesz, że to były chłopacy z bojów? Skąd wiesz, że to były chłopacy z bojówki? Bo sam powiedziałeś o tym, nie? Że czołowi liderzy danych grup. Na przykład, poczekaj, na przykład, kurwa, strzelam, obojętnych, to bo to nie ma nic wspólnego, na przykład, kurwa, nie wiem, jaka grupa chuligańska na przykład, albo... Nie wiem, stary, ja... Dobra, nie... na przykład Elany Toruń. No. Ten z Elany Toruń odmówił mi walki. A skąd wiesz, że ja nie mówiłem tego do bramkarza, czy do piłkarza? Może chciałem się zbrać, może chciałem się... mówiłem to, że to lider. Dobra, a liderem, ale liderem może być, kurwa, lider. Ale który mówiłeś w meczu. Ksywkami wymieniałeś, że ktoś tam odmawiał i tak dalej. No odmówił, więc skoro odmówił mi zawodnik, kurwa, który gra w piłkę nożną, walki, co? Nie zrobiłem nikomu tym krzywdy. Ale jak odniesiesz się tym, że wiesz, no ale też ale nie zrobiłem krzywdy tym, że powiedziałem. Czy ja sprzedałem? Że, no ktoś się obstrał walki ze mną i co? Powiedziałeś, że obserwalki w ogóle nie chcą, najlepsze ekipy nie chcą przyjeżdżać, nie? A wiadomo dlaczego nie chcą przyjeżdżać, bo nie chcą się wyświetlać na takich walkach. To zacząłeś wymyślać o kominiarkach jakichś i tym podobne. I co z tego, że kominiarki? No, bili się teraz kominiarka, no, chłopacy. No. I kurwa, i co? Nie, no, muszą, no, swoich, tak, ale, pokazywać. Ale wiesz, no to bardziej, ale, mi chodzi właśnie o to, że kogoś sprzedaję. Bardziej mi chodzi o to właśnie, że ale nie jestem, mówisz, wiesz, o takich rzeczach, że to jest chujowe, to jest ekofident, ale sam czym, wyświetlasz innych. Po prostu, kogo wyświetliłem? Po prostu nazwałeś tam, nie wiem, stary, i nie zamierzam nawet tu ksywkami tymi rzucać, żeby nie powielać swojego błędu, ale powiedziałeś, ten gość. Dlatego a to tłumaczę już jest, wszystkim. A to już jest bardzo duża dlaczego informacja wszystkim tłumaczy, dla organów że ścigania. Mi, że jeśli kto chodzi to o mi, więc tłumaczę, sprostam zaraz to, żebyś wiedział. Mi nie chodziło o żadnych kiboli, którzy mi odmówili walki, mi chodziło o piłkarzy, mi chodziło o trenera, lider, trener. Czy tam lider, kurwa, czy bramkarz, powiedziałeś obojętnie lider grup kibicowskich i powiedziałeś z ksywek, wymieniałeś, stary. Okay. Więc nie mów teraz o piłkarzach. Nie, ja mówię tak to dalej o piłkarzach. Ja, no, to ja chciałem bić się z piłkarzami. Aha. No. Czyli ja wycofujesz się nie chciałem teraz żadnymi kibolami bić, czyli no gdzie? Wycofałeś teraz, wycofujesz gdzie te wszystkie to się słowa. Mówię, jak jest, kurwa, gościu. No, czyli widzę, że środowisko dobrze zareagowało i teraz się wycofujesz z tego. Dobra, okej, okay, nie mam pytań więcej. Cofka, zajebałem wsteczny, kurwa. Może być, no czasem. To nie jest tak, że to pojęcie e-konfidenctwa i tak dalej jest bardzo elastyczne i można je łatwo dopasować w taki nie, sposób, żeby no, komuś to przypisać, no, a komuś innemu nie. Kurczę, mówić na kamerach, że kurwa ktoś komuś gdzieś przyłożył nóż i ten ktoś jest, kurwa, w ciężkim stanie w szpitalu. No nie uważasz tego? Już jebać te sterydy, bo to jest, kurwa, głupota, bo to kurwa nie robisz mu z takiej krzywdy. No tak, no ale rozumiem. Tu chodzi, kurwa, o Alana, no kurwa, no jak? Ktoś przykłada komuś nóż i ty mówisz to w mediach? Czemu mu przełożyłeś nóż? On siedzi, on jest w szpitalu? Ja generalnie jakieś tam nie do końca tą sytuację ogarniam, bo słyszałem, że o jakimś tam nożu to, chodzi. To jest typowy debil, no, kurwa. To taka sytuacja, to po prostu łapię go za słowa, bo sobie robię złe z tego. No kurwa, toś ty. Mówię o sterydach, no nie powinien mówić, no ale... Ale wyjebane w to. Powiem ci, a tu mi chodzi ale o tak, no Alana, nie? Cały czas mówiłeś, że jeżeli chodzi o te kwestie, no to raczej i też twój ojciec to powiela, że tutaj raczej chodzi o to środowisko nasze właśnie, o to, co, którzy coś tam robią, to ale nie owo, a taki normalny człowiek no, nie jest konfidentem czy frajerem, bo to są normalni ludzie. To tak chodzi o nasze środowisko. Tak. Ja nie jestem w twoim środowisku, ani Alan. No tak. To dlaczego jesteśmy e-konfidentami? Dlatego, że... Według ciebie. Dlatego, że nie jesteście z tego środowiska. Dlatego jesteście e-konfidentami. A, czyli jakbyśmy byli, tak, to byśmy byli konfidentami. Te e jest właśnie do was. Dobra, cieszę się. Mam nadzieję, że widzowie wiecie już teraz, znacie pojęcia i nie będziecie tego mylić. Kurczę, Denis, dzięki. W porządku. Czyli reasumując i podsumowując ten temat, jeżeli ktoś nie jest z środowiska, z którego wy jesteście i popełnia takie błędy, to jest po prostu e. Tak. No. Ja pierdolę kozbałat. Dobrze, w takim leży razie, moi drodzy, to jest najlepszy moment, żebyśmy rozpoczęli wasze telefony, czyli startujemy z rundą trzecią. I czekamy na to, aż pierwsza osoba dodzwoni się do nas i będziemy mieli przyjemność z wami porozmawiać. Przypominam, że możecie pytać jednego oraz drugiego z naszych dzisiaj spokojnych bardzo gości pod numerem 72 550. Czekamy na te telefony. Co ty sądzisz, Diego, ogólnie o tym właśnie e-konfidenctwie, że to wszystko jest wynoszone w tym momencie na łamy takie internetowe? Wytłumaczyłem już się z tego, nie? Kto jest konfidentem, a kto nie. Tak, pytam ogólnie, co sądzi o tej całej sytuacji. Ja myślę, Diego, że wiesz co, że tak patrząc po sobie, nie, te 10-15 lat temu,
to wiem, że to są bardzo chwytliwe określenia, słowa i rzeczywiście rzuca się to często, wiesz, no nie do końca z taką intencją i z takim zamiarem, jakie znaczenie ma słowo i tak weszło to głęboko już, powiedzmy, jakby naturalny język codzienny ludzi spoza tego kręgu, że po prostu, wiesz, no słowo frajer, konfident i tak dalej, wiesz, że ty cwelu i tak dalej, gdzie powiedzieć do kogoś ty cwelu w więzieniu, no to podejrzewam, że najgorsza obraza, a ty cwelu na wolności, Janek, tam wśród dzieci. Nie wnośmy tutaj spraw więziennych, kurwa, no. Dawaj przykład ludziom. Tak, po co ty o więzieniu gadasz cały czas? Przecież pół programu gadamy o więzieniu. Ale po co? Mi tutaj zwraca uwagę, ktoś daj spokój, jest ty więzieniu, człowieku, nie mówię tutaj o wychwalaniu, tylko daj właśnie spokój. Tutaj mówię, że tak to weszło, powiedzmy, w kulturę, zwłaszcza młodzieży, że wydaje mi się, że to po prostu spłyca się te słowa i dlatego tak to często się używa, a zwłaszcza, że to są słowa, które budzą emocje, nie? Przynajmniej ludzie, przynajmniej dzieciaki się, kurwa, nauczą zasad, kurwa, jakie panują, kurwa. Mamy pierwszy telefon, moi drodzy. Halo, halo, z kim rozmawiam? Witam, Tomasz. Cześć, Tomasz, skąd jesteś? Z Gdańska. Tomek z Gdańska, powiedz mi, do kogo masz pytanie? No ja miałbym pytanko do Diego. Jedziemy. Dawaj. Czy uważa się za 100% sportowca? Czy uważam się za 100% sportowca? Tak, tak. W zależności od... No tak, dokąd jeszcze? Tak, już odpowiadasz. No w zależności od odpowiedzi to miałbym jeszcze tam małą radę, że tak powiem, koleżeńską. Okej, dobra. Wiesz co, uważam się za 100% sportowca z racji takiej, że od dziecka uprawiam sport i to różnego rodzaju sport i startowałem w różnego rodzaju zawodach, mniejszych, większych, właśnie czy to jakieś tam międzyszkolne, czy później jakieś tam wojewódzkie, Dziomek, ale powiatowe. Ale proste pytanie, tak czy nie? No, znamy twoją historię, nie przechwalaj się już. Posłuchaj. Tak. Nie, ale dajmy odpowiedzieć. Ja już mam dość tego, słuchaj, przechwalania dlatego się. Uważam się za 100% sportowca, bo uprawiam sport już naprawdę bardzo długo, już będąc, powiedzmy, później na zawodach. No i sobie tyle chyba, nie? No i dalej to kultywuję. No ja akurat znam jakąś tam część twojej kariery, bo nawet z moim wychowankiem kiedyś walczyłeś w kickboxingu i też cię uważam za sportowca. I miałbym taką koleżeńską radę. Okej, dawaj. Chodzi też tutaj o temat, który myślę nie powinieneś poruszać, ludzi gimsujących, ale to każdy ma prawo do swoich wypowiedzi i tak dalej. Moja rada jest taka następująca. Żebyś się nie pogadał na temat więzienny, bo nie jesteś z tego świata, jak się sam wspomniałeś, to oczywiście rozumiem. Jesteś strażakiem. Tak jak tutaj wspomnieliście wcześniej, w więziennym świecie strażak jest traktowany tak samo jak policjant. Mm-hmm, więc uważam, że nie powinieneś pogorszać swojej sytuacji, tak jakby można powiedzieć, na chwilę obecnej kraje wspiera osobowości, bo żeby zrozumiał ku dobrze. Bo gdy w więzieniu znajduje się strażak, to policjant, to wiadomo, że obligatoryjnie jest krajem, nie? No tak. No i życzę ci, żebyś pozostał tym sportowcem i nie musiał się nigdy przykro przekonać w więzieniu, nie daj Boże, gdzie jest swoje miejsce szeregu i tak dalej. Okej, dzięki stary. No ja też mam nadzieję. Jeszcze jedno, jeśli można. Jeszcze jedno, jeśli można. To nie jest. Chłopaki, no nie przejmuj się tym, co ten kolega mówi, bo wiadomo, że frajerskie się nie liczy i serdecznie nie obrawa. Dokładnie, pozdro mordo, frajerskie się nie liczy. Pozdro. No najlepszego, pozdrawiam wszystkich. Na razie, siema, cześć. No i nam się prawidłnie bardzo zrobiło na pierwszym telefonie. Więc przypominam, możecie pisać SMS-a 72. Chyba kolega tam zrozumiał, o co mi chodziło, także bardzo mnie to cieszy. I możecie zadawać swoje pytania. Diego, dostajesz dzisiaj kolejną poradę życiową. Myślę, że musisz zrobić wszystko, żeby tego więzienia nie trafić. No tak, tak, no proste, że... Zostań tam, gdzie zaczynałeś pół roku temu i tam zostań. Aczkolwiek, no wiadomo, no każdemu może się noga powinąć i no mam nadzieję, że mi się nie powinien tam nie trafić. Tak jak powiedział kolega, każdy zna swoje miejsce w szeregu. Jak już trafię, no to już trzeba będzie sobie jakoś radzić. Ty cały czas sugerujesz właśnie Don Diego, że on zmienił jakiś tor swojego życia. Mówisz cały czas, żeby wrócił tam, gdzie był wcześniej. Tak, o co ci dokładnie chodzi? Tak, żeby wrócić tam, gdzie był. Jako, to znaczy? Tak jak go poznałem, jako normalnego, fajnego kurwa, fajnego gościa. No dobra, to powiedz wszystkim, kurwa, jaka jest różnica między Diego z tego przed dlatego, roku, że był wtedy teraz prawdziwy. Sportowca to cały czas jest zajebistym. Był prawdziwy, był szczery, normalny kurwa gość, sympatyczny. No, a teraz jest kurwa grajek, to jest typowy grajek. Aktor, kurwa kłamca,
Wymyśla no tak, farmazony, no fałszywy, tak dwulicowy. Wydaje, tak kurwa, ci się wydaje, stary, bo w twoim kierunku to było nie w moim. Skierowane, nie? Naprawdę nie w moim. A jeżeli widzisz jego zachowanie do innych ludzi, a nie bezpośrednio do ciebie, to też uważasz, że gra? Jeszcze raz powiedz. Jeżeli widzisz jego zachowanie do ciebie, bezpośrednio do ciebie, tylko do innych ludzi, tak jak go znałeś, to uważasz, że też się zmienił? Czy jego zachowanie zmieniło się tylko względem ciebie? Nie no, nie wiem jak on ma do innych ludzi. Znaczy no możesz chyba zaobserwować, jak się zachowuje wobec tutaj wszystkich, wobec mnie i tak dalej. Normalnie się zachowuje. No właśnie. Normalnie się zachowuje. To chodzi mi o to, czy on się zmienił całkowicie, czy tylko wasze relacje? Ale on tutaj przed widzami, kurwa, aktorzy, on jest na co dzień normalny. Ci mówię, on jest normalny. On tylko tutaj na konferencji, na rundkach, on jest aktorem. To nie jest kurwa Kubiszyn, to nie jest prawdziwy Kubiszyn, to jest aktor. Dwulicowiec. Kłamca. No kurwa, się śmieję, no, ale taka prawda. Co mam ci, Denis, powiedzieć? Nie takiego cię znałem. Mam odpierać dalej grzecznie twoje ataki, jak mnie wyzywa, że jak... To nie ja zacząłem tą całą gównoburzę. To ty zacząłeś. Tak. Dobrze o tym wiesz, twoje filmiki krążyły po internecie. Oceniłem twoje zachowanie, publicznie oceniłem twoje zachowanie, tak samo jak ty publicznie oceniłeś na przykład zachowanie właśnie Alana, że stwierdziłeś, że jest e-konfidentem i tak dalej. Ja zrobiłem to samo, co ty, oceniłem twoje zachowanie, więc nie wiem dlaczego zrobiłeś masz takie tylko po to, żeby dostać walkę, tak? Nie zrobiłem tego tylko po to, żeby dostać walkę. Nie w ogóle. Przecież sam mówiłeś o tym, że zrobiłeś to, żeby dostać walkę. Co najbardziej cię irytuje w tych słowach? Kurwa, bo to wstawię do siebie na Instagrama, że tak mówiłeś. Wstawisz to do siebie na Instagrama. Powiedziałem, że zrobiłem to, nagrałem ten filmik, bo wiedziałem, że tak trzeba, tak? Bo tak czułem, żeby to zrobić. Mhm. A później, jak zaczęło dobrze to żreć i zaczęły się pojawiać te wszystkie przesłanki, to pomyślałem, że zrobimy z tego walkę. Że brniemy w to dalej, bo zrobimy z tego walkę. Nie no, stwierdziłem, że kurczę, zwieńczeniem tego wszystkiego... Nie, jako tytuł, jako mnie, tu już widziałeś, że będą wyświetlenia. Bo widziałeś, co się dzieje, kurwa, na walce z Alanem, jakie są zasięgi. Zwieńczeniem tego wszystkiego... Nie brałem tego, które chciałeś z nim bić. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę, że tak może to się potoczyć, ale zwieńczeniem tego wszystkiego, jak już to zaczęło tak dobrze żreć w tym internecie, no to stwierdziłem, że rzeczywiście ta nasza walka może dojść do skutku. Mogłaby dojść, tylko normalnie wystarczyło pogadać. Kurwa, po co zrobić takie szopki tutaj, kurwa? Denis, nie chodziło o szopkę. Szopkę to właśnie ty robiłeś, nie? Przed tą walką z Alanem z Alanem. To była szopka. Szopkę to zrobiłeś ty, nagrywając filmik 7-minutowy na mnie. O co dokładnie chodzi? No generalnie ja tutaj mówię o tych face-to-face'ach, o tym uderzaniu, o obrażaniu kibiców i na koniec jeszcze uderzeniu Denisa obrażaniu kibiców, Alana to już ci tłumaczę, że to nie chodziło o to, że ja sobie obrażam wszystkich kibiców. Tylko ja wychodzę do klatki, zostawiam tam całe serce, miałem koronawirusa, ledwo co do tej walki wyszedłem, tata rozgrzewał mnie minutę w szatni, po minucie już zdychałem, mówię, jest dramat, zrobiłem walkę, oddałem całego siebie, pokazałem, kurwa, jakoś na walkę, kurwa, wygrałem, ludzie mi chcieli to zabrać, wygwizdali mnie, za co? Nie wiem za co, ale skoro to zrobili, więc to znaczy, że mieli do tego prawo. To co mam do powiedzenia? Chuj wam w dupę! Ale nie wszystkim, tylko tym, którzy gwizdali, bo nie potrafią się zachować, kurwa, jak normalni, kurwa, zawodnicy, jak normalni, kurwa, kibice. Nawet kibice mają prawo do wszystkiego, mają prawo gwizdać, ale klaskać, jak gwizdać i tak można, gdzie gość dostawać całe serce i walczy to dla nich, kurwa. Bo im się po prostu nie podobałeś, na to wygląda. Spoko, nawet widzisz, nawet potrafi podejść wczoraj do mnie, jak miał rundki z moim ojcem, jak on ma, menadżer Alana i powiedział, że jemu też się to nie podobało. Rozumiesz? No okej, rozumiem. To jakieś gnoje gwizdały, kuwa, które... Czy myślisz, że tam akurat zadziałała psychologia? Nie nawet, wiesz, kto to gwizdał i tak dalej. Psychologia tłumu po prostu dużo mniejszy był Alan i cały czas walczył do końca. Natomiast mamy kolejny telefon. Z kim rozmawiamy? Halo. Halo, halo. Cześć, jak się nazywasz i skąd jesteś? Paweł z Torunia, czyli miejscowość Denisa. Słuchamy, Paweł. No niestety, Denisa. No, ja miałbym parę pytań właśnie tutaj do Denisa. Jedziemy. Bo z tego, że jest z mojego miasta, to chciałbym przepytać, bo taki jest... Z mojego miasta, nie, a nie z twojego miasta. To już po pierwsze. Ja tylko... No dobra, okej. Okay. No jesteśmy z tego samego, no to teoretycznie do wspólnego, bo razem... No to może wspólnego, nie ze z twojego. No dobrze, no okej. Okay. No. A czemu nie podbijesz do mnie na żywo pogadać?
Nie, no Danie, poczekaj, mamy telefon. Ale poczekaj, ja tutaj sobie rozmawiam z kolegą, no coś mi się nie wtrącacie w zdanie. Ja sobie rozmawiam teraz. No tak, ale mamy program, więc musi też zadać pytanie. No tak, no ale ty. Albo no zestrafujesz, nawet nie zapyta. Nie, no, kurwa, ja mu odpowiadam, no coś ty. Danie sam odpowie na pytanie. Dawaj, kolego, pytaj. Dawaj pytanie. Ja tylko powiedziałem, że jestem z tego samego miasta i chciałbym po prostu zapytać cię różne rzeczy, przepytać cię na przykład przykładowo z twojej wiedzy ogólnej, bo taki mądry... Ale ty mnie nie będziesz, kurwa, przepytywał z wiedzy ogólnej, jak ktoś ci się, kurwa, nie podoba, to mnie zapytaj, kurwa, na żywo! A nie, kurwa, szopkę robisz, będziesz mnie tu przepytywał. Ja to przychodzę, żeby walczyć, żeby się napierdalać, a nie jakieś równania odpowiadać, kurwa. Nie piłuj, kurwa, to mordą. Dobra. Rozłącz się, ja bym się nie chce z tobą gadać. I nie odpowiem ci na nic. Denis, poczekaj, na tym polega ten program. Ale mnie interesuje, na czym polega ten program. No ale musimy rozmawiać z widzami, bo na tym... Ty, pruje to się, kurwa, frajer na komendzie, kurwa. Ty, pruje to się frajer na komendzie. Ciągnij się kondonie stąd i już cię tu, kurwa, nie ma. Kurwa. Masz jaja, to się odezwij prywatnie, kurwa. A że nie masz jaja, to się nie odezwiesz. Ile masz lat? A chuj cię to obchodzi, ale pytać się możesz. No to dlatego pytam, nie masz lat. Dawaj pytanie. Dawaj pytanie. Ślepy jesteś, spójrz sobie w dół, w internet. Dawaj pisz. Pytanie. No bo widzisz, że z automatu zostałem skreślony. No. Nie wiem, no okej, okay, dobra. No to mam pytania. Na przykład, zacznijmy może od matematycznej zagadki, proszę. Ale ja już ci mówię, że ja ci na pytanie nie odpowiadam, więc zadaję pytanie Kubiszynowi. Dobrze, zadaję więc pytanie, a potem nakłonimy Denisa. Się pruje do ludzi. Czyli czekaj. Powiedziałeś, że się pruje, tak się do ludzi, kurwa, nie przyjadę, nie odzywa. Dzwonię na rundki. I chcę ci zadać pytanie i ty mówisz, że nie odbierzesz do niej pytania z jakiego powodu? Bo powiedziałeś, że się pruje. Nie kontrolujesz bajery. Więc zadaj pytanie Kubiszynowi. Ale to ty nie kontrolujesz bajery, bo co oglądam, to tylko ty jakąś sztuczną sprutę robisz, mówisz o jakimś godzeniu się, a jak on ci chciał, przepraszam, on, ja pamiętam, Diego chciał ci, przeprosił cię. Ale nie to już ci mówię, że widzisz, trzeba się trzeba się pierw doinformować, o co chodzi. Kim ty jesteś, żeby mi przerywać, kurwa, jak chcę powiedzieć? Zamknij tą pizdę, gościu, zamknij tą pizdę i się nie prój do ludzi, no, kurwa. No spoko. Mogę? Nie, dawaj to pytanie, ale, bez dobra, wstępu. To zróbmy tak, kolego, zadaj czekaj. Pytanie ogólne, a my spróbujemy nakłonić Denisa, żeby odpowiedział na pytanie, mówi, dawaj. Że do niego mnie przeprosił, zamknij mordę. Powinien mu mówić, że do niego mnie przeprosił, że powinien mu rękę podać, ale już nie pamięta, kurwa, że ten gnój pierdolony poszedł na wywiad i mnie wyzywał od frajerów i od pedałów, dlatego mu ręki nie podam. Czego ty, kurwa, dalej nie rozumiesz? I znowu Denis kurcza to samo. Nie wyzywałem od pedałów i frajerów, tylko powiedziałem, że zachowałeś się jak frajer i pedał. Ale Denis, uważ, że sam mówiłeś, i teraz że ja cię zapałem na kłamstwie. Nie, źle powiedziałem. Ale ja się tego przyznaję. Że chciałbyś się pogodzić, powiedziałeś nawet dzisiaj na rundę, że chciałbyś się pogodzić. I jak on do ciebie wychodzi z inicjatywą, Boże, żeby się gościu, pogodzić, mówi, masz że nigdy nie pogodzisz. To ty masz mówi, mózg? Że chcesz się pogodzić. Ty masz mózg? Czemu ty mi przerywasz? Czemu ty mi, kurwa, przerywasz? Bo jesteś downem, kurwa. Dobrze, jestem downem, to jak jestem downem, to ty jesteś większy. A to jeszcze większy. To jest idiota. Ale downy to naprawdę bardzo biedni ludzie. To są biedni ludzie, naprawdę, stary. Ludzie ze sobą biedni ludzie. Ale to, ja to mówię w zupełnie innym kontekście, chłopie. A dlaczego próbujesz zrobić ze mnie jakoś, kurwa? Bo skoro mówisz, że frajer nie powinien mówić o tobie frajer, tak samo ja nie życzę sobie, że mówisz o mnie down. A ty mi nie będziesz mówić, czego to sobie życzysz. Mi to gówno obchodzi, co ty sobie życzysz. Tak samo jak ty nie życzysz sobie, żebym ja o tobie mówił frajer. Ale ja mówię do gościa, nie mówię do ciebie, kurwa. Ale powiedziałeś od downy, to powiedziałem. Ja cię? Proszę, uważaj na słowo. Zwróćcie tylko kolego, uwagę. Kolego, zadaj w końcu pytanie. Zróbmy to. Dawaj. Nie mi, ja nie odpowiadam. Ja nie odpowiadam. Chcę zrobić. Mówię z góry. Kanu. Ja próbuję to zrobić, ale nie mogę, bo dobrze, to dawaj. Wstępu. Bezpośrednio. Mówię oficjalnie, nie odpowiadam mu na pytania. Dawaj. W razie, jest foch. Jest foch od wielkiego prawilniaka. A. Dobrze. Mogę? Nie. Dawaj. Dobrze. Do domu. No to zgadnij liczbę. Sam se zgaduj z gadula. Zagraj zgaduj z gadula. Jak? Ty, bo nie słyszałem. Jak jeszcze raz? Czekaj, bo nie słyszę. Liczbę, nie słyszałem, jeszcze raz. Czemu ty nie przerywasz? Bo nie słyszę, bo coś tam saplenisz, kurwa. Kurwa, nie wiem. To mówię, w takim razie... Ziomek, do lokopedy musisz iść, bo ty nie rozumiem. Jeśli pomnożysz liczbę przez inną liczbę, a wynik będzie taki sam. Jaka to jest liczba? Liczba C razy A plus C, czy co? Bo nie rozumiem, nie. Co on tam mówi. Jeśli pomnożysz jedną liczbę... Jeśli podzielę jedną przez liczbę, no... Drugą liczbę... Przez trzecią liczbę, no... To wynik będzie taki sam. Jaka to jest liczba? Wynik będzie inny, nie wiem. Nie wiem. Nie będzie inny. Nie może być inny, skoro liczby są takie same. A, okej. Okay. Jaka to jest liczba? Jeśli pomnożysz jedną przez drugą, wynik podzielę będzie jedną sam. Przez drugą, tak?
Tak. No. Ej, akurat to jest łatwa zagadka, bardzo. Ja nie odpowiedziałem. Ja nie odpowiadam. Diego, chcesz odpowiedzieć w imieniu Denisa? Ty mówiłeś pierw podzielić, tak, później powiedziałeś, że jednak pomnożyć. Dobra, tak. Diego, możesz przejąć, no. Ale ja nie będę strzelać, bo to jest albo 0, albo 1. No, to wybierz jedną. No jeden. Bo 0 razy. No i dobrze. Dobra, ogólnie 0 się nie mnoży, ale 0 razy 0 również daje 0. Tak samo jak 1 razy 1 daje 1. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Bo Diego odpowiedział dobrze. Tak, matematyka moja mocna strona. Dawaj. Chciałbym zapytać, że no ogólnie to Denis, jak widać i słychać, to chciałby się kierować, a może jest, ja nie oceniam, na takiego mega prawilniaka. I ja mam pytanie, bo jest na przykład, jak gram w CS-a? I mam cheatera w przeciwnej drużynie i ja go zgłoszę, to jestem kurwą konfidentem, czy nie jestem kurwą konfidentem? Denis? Ciągnij się. A ty grałeś w CS-a? Tak ogólnie? Trzy razy w życiu. No czy wiesz, o co chodzi mniej więcej? Nie słucham idioty. Nie interesuje mnie pytanie od niego, nie do mojej osoby, tak? Kurczę, ale ja myślę, że telefon, wiesz... Jednak widzowie dzwonią tu po coś, rozumiem, to dobrze, że ci cirtował. Dzwonią, okej, okay, ale nie potrafię się zachować, ja z nim nie będę rozmawiał. Ja już skończyłem ale ten temat. Ale to ty ciągle przerywasz, to ty, ja tylko ja, za to ja go nie słyszę. Słuchaj, także... ja powiedziałem, że ale jestem ja nie będę słuchał, Torunia, a ty mi że Torun jest wspólny. Gościu, dotknij kurwa trawy, Torun jest mój. Ty jesteś jakimś to jest moje świecie. Miasto. Tak, twoje miasto to Białystok, kurwa, no. Wieśniaku. To jak masz jaja, to się przedstaw. I jutro już nie będziesz no dobrze, tam, jutro tam to nie będziesz już mieszkał. Patrzę, jutro tam... Kurwa, z Torunia, zapraszam, ulicę ci podać, chcesz wpaść do mnie? Ale nie potrzebuję twojej ulicy, możemy się spotkać. No i co? I co? Mamy na pewno wspólny znajomy w Toruniu. Mamy na pewno wspólny... Ja dzwonię na telefon i chcę zadać ci pytanie, mi odpowiesz mi to, co dopiero tylko na żywo. Mogę zadać ci to pytanie? A czy to jest twój, na pewno to jest twój numer? W sensie, ten tego dzwonię? Nie. No to jak kurwa ci numer chodzi? Dobra, idź już stąd. Mordzia, bo dokładnie, przedłużasz niepotrzebnie. Dobrze, bardzo ci dziękujemy. Chcesz coś jeszcze ostatnie dwa słowa powiedzieć? Tak, pewnie. Ja mam nadzieję, że Diego pokażesz temu kurwa lamusowi tą. A ja mam nadzieję, że się przewrócisz kurwa i naprawdę, ten. Dobra. I będziesz w szpitalu leżał, kurwa. Skrzywiony w pół. Dobra. Trzymaj się, jebać. Trzymaj się. Dobra, ale jebać cię kurwa, chuj ci do dupy. Nie będę kurwa z tobą rozmawiał. Jebać kurwa, jebać frajerzynę, frajerskie się nie liczą. Dziękujemy. Spływają. Za telefon. Nie jest trudno cię podjudzić, Denis. Ja się ozwałem z niego, kurwa, to się ja się ozwałem z chłopa robię, to nie się ciągnie. Się nawet nie zdenerwowałem. Ale wiesz, to zaskoczyłeś mnie w momencie, kiedy chciał podać ulicę i ty powiedziałeś, że nie to potrzebujesz gdzie, tej ulicy. Gdzie taki kondom mi poda ulicę? To człowieku, w co ty wierzysz? Ty serio w to wierzysz? No tak szczerze to nie, no ale właśnie, myślałem, no że będziesz chciał korzystać. To nie to jakiś, ja pierdolę, człowieku. Czekamy na specjalnie nasze... podaję z Torunia, żeby robić siebie, wiesz, że jestem kurwa, wiesz, postawię się mu. No. Tyle. Czekamy na wasze kolejne telefony. Jakieś miałeś pytanie, Diego? Nie, czy nie szczerze, jakbyś stwierdził. No więc jeżeli chcecie zobaczyć tak odpalonego Denisa podczas walki, tak jak przy tym telefonie, to zapraszam was do kupna pay-per-view, a także czekamy na wasze kolejne pytania. Czy ty tak samo się odpalisz idąc do oktagonu? Właśnie jaką ty masz technikę takiego ładowania się przed walką? Czy ty właśnie wrzucasz w siebie tam taką agresję? Pamiętam, jakiś Borys Mańkowski wychodził do oktagonu tak niesamowicie nagrzany. Nie, czy raczej na spokojnie, spokojna muzyka? Ja wychodzę spokojna, chłodna głowa. Okej, okay, a ty, Diego? Pełen spokój, jak to na wszystkich walkach widać. Wchodzę spokojnie i się odpalam, gdy zabrzmiewa gong. Mamy trzeci telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Cześć, tu Kuba z Gdańska. Cześć, Kuba. Ja mam pytanie do Don Diego. Dawaj. To ja tam prywatnie do nikogo nie mam, tylko takie pytanie, bo przed walką Araba z Szeligo mówisz, że jesteś sportowcem, to wszystko szanuję, fajnie. Aha. Tylko jest jedno takie pytanie. Jeżeli mówisz, że nie szukasz żadnych walk, że nie zależy ci na hajsie, że nie aktorzysz, to dlaczego w momencie, kiedy Szeliga tam się spiął z Parkiem, to Park mówił, że no to chodź się spotkamy na następnej gali, to ty wyskakiwałeś, mówiłeś, dobra, dawaj, to ja to najpierw zawalcz ze mną, to już nie była pierwszy twój taki wybryk, gdzie tam właśnie szukałeś walki, bo wiem, że, bo wiadomo, nie od dzisiaj wiadomo, że w typu takich frikowych federacjach zarabia się więcej niż na takich federacjach sportowych typu KSW i inne. Więc no, dla mnie to jest takie nurtujące, dlaczego tak, a nie inaczej, bo no muszę trochę przyznać tutaj Denisowi rację, że jest trochę w tym
prawdy, że aktorstwo jest, tylko po prostu chodzi o to, że czemu z tym Parkę tak to wyszło, a nie inaczej. Wiesz co, odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, to w ogóle była mocna, od samego początku idąc, mocna pompka z tego, śmiesznie było, jak Parkę wyskoczył w dresie Gromdy. Ja po prostu rzuciłem tam jakieś słowa dla śmiechu właśnie, że jakim prawem chodzi w dresie Gromdy, jak nie jest gromdziarzem. I z tego tam się wynikły jakieś tam nieznaski, tylko bardziej wyszło to, że w sumie Szeli przejął to wszystko i tam walka ich wyszła. Choć już w sumie Szeli wcześniej miał chyba tą spinę z Parkę. Ale no kwestia taka była, że rzeczywiście to było na podkrętkę dla zabawy i dla śmiechu, wyszło troszeczkę inaczej. A jeżeli chodzi o samą walkę z Parkę, no to ja myślę, że dla mnie to byłoby, jeżeli chodzi o freakowe federacje, no to byłoby naprawdę takie no zwieńczenie tego wszystkiego. To był chyba moim zdaniem najlepszy, no nie chyba, na pewno najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o freakowe federacje, no nie ma lepszego, więc no celując w najlepszy, chciałbym się z nim zmierzyć. W sensie takie jeszcze, taką uwagę, przynajmniej takie, ja prywatnie nie wiemy, co się dzieje w internecie, tylko widzimy to, co ludzie nam pokazują, więc ja uważam, że od momentu, że to, co wyszło, ten shot, to było właśnie ten takie ogniwo zapalne, więc tak jak mówiłeś, że to prywatnie już mieli wcześniej spinę, nie wiem, nie zgodzę się z tobą, bo tak jak mówię, nie wiem, co się działo prywatnie, ale publicznie to, co my widzieliśmy, to od tego chyba wyszło, co wtedy oni się tam przed walką... Od tego jakiegoś tam buta, czy coś tam, no, coś takiego było właśnie. No, no coś tam było, więc ten... A to już była taka kontynuacja tego wszystkiego. No, dlatego uważam, że kurczę, to tak nie fajnie, w sensie tak, szanuję jednego i drugiego, bo naprawdę fajną robotę robicie, tylko po prostu uważam, że kurczę, trzeba mówić ludziom to, co taką prawdę, bo jednak wiadomo, ludzie, jak widzą, ile się zarabia pieniędzy na tych trójkowych federacjach, to idą i kłamią i robią wszystko, żeby się tam dostać, no ale jednak tak od sportowca nie wypada, żeby kurczę tak kłamał ludzi, a jednak no ja przynajmniej to w moim mniemaniu dziwnie to wyszło, bo mówisz, że nie pchasz się w to tylko i wyłącznie, że jesteś sportowcem, a nagle kiedy twój kolega tam, Szeliga, złapał jakąś lekką spinę, na początku była to lekka spina, z Parkiem, to ty od razu się do tego podłączyłeś, że a, to zawal ze mną, nie? No bo wiadomo, hajs jest hajsem, ale no to tam już wasza prywatna sprawa. Znaczy to tak nie było do końca, że krzyczałem do niego, zawal ze mną, dokładnie, tylko raczej... Dokładnie, Mordeczko, ty dzwonisz, masz rację. Raczej było, wiesz, rzucone tak w jego kierunku. Ale ogólnie przyznaję ci rację, że tak, że może źle to wyglądało i powinienem inaczej to zrobić, choć z drugiej strony, no wiesz jak jest, no Piotrek jest moim kolegą, jest moim podopiecznym, znaczy najpierw był moim podopiecznym, teraz jest również moim kolegą, no i za swoimi się idzie, no i tyle, nie, no wiesz, razem w tym bagnie siedzieliśmy, no to wiesz, do samego końca w tym bagnie będziemy siedzieć, nie, więc wiele czynników po prostu miało wpływ na to i rzeczywiście mogło tak wyglądać, nie? Rozumiem twoje podejście i no i tyle chyba. Czy masz, nie, jeszcze jakieś pytanie? Czy tak chciałem tylko dokończyć dla zobrazowania, to tak można pokazać taką no Pawła Tyburskiego, który właśnie tak moim zdaniem, to jest moim oczywiście mniemaniu, to tak oddziałowuje, że zrobiło się od nim cicho i to od razu zaczął zaczepiać Alberto, tam nie wiem, o co chodzi, potem jeszcze Soroko wyszło tam na Prime, no tam moim zdaniem to już jest w ogóle osoba, która... Jeżeli chciałbyś porównać mnie do niego, no to no wypraszam nie, sobie. Nie mówię o żadnych tam umiejętnościach, tylko no, mówię o no tym, tak, ja wiem o czym mówisz, ale ja już w momencie, kiedy była ta akcja z tym Parkiem, to ja już miałem dogadaną walkę z Denisem przecież, nie? Tutaj na Haligu. Więc nie musiałem szukać tam niczego, nie? To po prostu, wiesz, wszystko wyszło tak naturalnie, a jeżeli w twoim mniemaniu wyglądało to tak, że wiesz, że szukam, no to nic nie jestem w stanie na to, wiesz, na to powiedzieć, nie? Dobra, dzięki wielkie za telefon. Dzięki, trzymaj się. Denis, pamiętam, że ty też miałeś jakąś spinę z normalnym Parkiem, a właściwie, że chyba chciałeś z nim walki, to prawda? Dobrze kojarzę? Nie, że ja chciałem z nim walki, tak jak mówiłem, ja nie wyzywałem na walk, nie w ogóle nie wyzywałem, nie wyzywałem nikogo na walkę. Jak nie? Kogo? No, jak powiedziałeś, że chciałbyś zawalczyć z Pudzianem, czy Popkiem, czy kimś tam. Zostałem zapytany.
To jest różnica. Zostałem zapytany przez redakcję, która przekręcała później. Z kim chciałbyś zawalczyć, nie? To powiedziałeś, że no nie wiesz, że celowo byś Pudziana, Popka, czy coś. Zapytali mnie o Pudziana. Czy zawalczymy z Pudzianem? Powiedziałem tak. Jak była taka możliwość, to pewnie. Czy bym wygrał, czy bym przegrał? Myślę, że bym wygrał. Tak to było odpowiedziane. A później było napisane, o, Mam inne zdanie na ten temat, ale nie drążmy. Rzeczywiście, tak, lećmy dalej. Tak, no, no. A uważasz, że wygrałbyś z Pudzianem? Ale to jakie było poprzednie pytanie twoje? Poprzednie pytanie, jakie było o Normana Parka, że ty też miałeś coś. Aha, tak. Coś było, pamiętam, coś, że coś tam, ale wygrałem walkę. On wygrał swoją, ja wygrałem swoją. Spotkaliśmy się w hotelu po naszych walkach zwycięskich i powiedział mi, że za silny jestem po prostu dla niego, że nie. Na tamten moment. Teraz okay. pewnie by chciał, nie? Okej, okay, jeżeli chodzi o Mariusza Pudzianowskiego, pokrótce, uważasz, że wygrałbyś w MMA? Jest to ciężka waga. W różne strony, w obydwie strony mogłoby to pójść. Wiadomo, zawsze stawiałbym na siebie. Jak miałbym z nim walczyć? Jak miałbym z nim walczyć, to po nowym roku na pewno. Ale pytam, czy byś wygrał, tak czy nie? Wydaje mi się, że tak. Co o tym sądzisz, Diego? Myślę, że dla Denisa Pudzian jest barierą nie do przejścia. Okej, okay, a teraz w drugą stronę. Czy ty byś wygrał w MMA z Normanem Parkiem? W życiu. A w stójce? W samej stójce myślę, że dalibyśmy równą walkę. No, K1 czy boks, nie? Myślę, że byśmy... Znaczy, myślę, że w boksie bym przeważał, tak? W K1 by to było bardzo wyrównane, ale jeżeli dołożylibyśmy parter, nie? To bym je, kurczę, poskręcał. Wiesz? No, by wyglądało to jak z Piotkiem, nie? Bym je glebnął i wiesz, no... Ja bym myślę, że bym musiał przynajmniej rok, dwa stricte sam parter robić pod Normana, nie? Że po prostu parter, tylko parter pod Normana robić, żeby nawiązać z nim jakąś tam równą walkę, nie? To wiesz, nie nadrobi się w rok czy dwa, no, wielu lat spędzonych na macie, nie? Denisa, co ty sądzisz o walce stójkowej, na przykład w kickboxingu pomiędzy Normanem Parkiem a Diego? Kto by wygrał? Nie, myślę, że on, no. On, czyli Diego. No. Szlachetne słowa. Mamy kolejny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo, z Bartkiem. Cześć. Cześć Bartek, skąd jesteś? Z Sieradza. Z Sieradza, czyli blisko tutaj. Do kogo masz pytanie? Do Denisa. Jedziemy. Denis, mam do ciebie pytanie, bo widzę, że u ciebie argument siły przemawia nad jakimikolwiek innymi sensownymi działaniami, argumentami, zasadami, nie, tego kodeksem. To zależy jak. Więc to... mam pytanie do ciebie. No. Gdybyś padł ofiarą cyberprzestępstwa, hipotetycznie zakładając, powiedzmy, że z twojego konta znikają wszystkie twoje pieniądze, jakie masz. Mhm. To czy zgłosiłbyś to na policję, nie, mając świadomość, że nie jesteś w stanie przez swoje kontakty dociec, co to była za osoba? Nie. Nie zgłosiłbyś? Nie zgłosiłbym. Czyli powiedzmy, że cały twój dorobek życia znika. Tak. I tego nie zgłaszasz i nic nie robisz tej osobie. Dokładnie tak. Okej, okay, no to tu mnie zaskoczyłeś, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy to jest prawdziwa twoja odpowiedź, czy jednak nie. Czy to jest pod publikę grane? Ja pod publikę. Ja nie jestem Kubiszyn, nie jestem aktorem, wiesz? Ja mówię szczerze, jak jest, także ja ci nie okłamię. Nie, no to za to szacunek. To tutaj szacunek. I drugie mam pytanie do ciebie, bo niestety, ale jest taki kult promowania bycia na zamku. O co mi chodzi? Generalnie, jakby. Bycie w zakładzie penitencjarnym, moim zdaniem, nie powinno być... Halo, halo? Tak, słyszymy cię, dawaj. Dobra. Bycie w zakładzie penitencjarnym nie powinno być, moim zdaniem, powodem do chluby, a niestety społeczeństwo, i tutaj też jakby uwaga i do tej federacji, i do innej, że jest to jednak bardzo mocno promowane, a chociażby frajerem, to jest ziomek, który idzie na, załóżmy, na dziszone z kumplem, się na nich rozpruwa, a nie osoba postronna, która na przykład, ja nie wiem, zostaje ofiarą tej dziesiony, czy jakiegokolwiek innego napadu, lub jest jej wyrządzona krzywda, a ona działa jakby z kodeksem zgodnie prawa karnego, tak? I tutaj jest też moje pytanie, czemu nadużywacie tak mocno tego wszystkiego i chcecie doprowadzić do takiej patologicznej sytuacji, gdzie w momencie, w którym niestety, ale zwykły Jan Kowalski, któremu stanie się krzywda, na przykład ktoś mu kradnie samochód, kradnie mieszkanie, nie wiem, pobije jego czy jego dziewczynę, czy jakiekolwiek inna krzywda mu się stanie, nie będzie mógł tego zgłosić, albo będzie piętnowany przez społeczeństwo, szczególnie tych swoich młodych rówieśników, bo to głównie jest ta grupa docelowa. Szczerze? Szczerze? Chodzi tutaj o to tak, to musisz zapytać szczególnie wszystkich redaktorów. Po chuj, kurwa, pytają, kto jest konfidentem, po co gadają, co by kto zrobił, jak ukradnie samochód, po co?
Oni robią gówno burzę z tego i psują kurwa dzieciaki. Nie my. Ja po prostu odpowiadam, mówię to o swoich zasadach. Po co mnie pytają? Po co drożą tematy więzienne, kibicowskie? Po co? Znaczy to właśnie też pytanie może. No. Ja po prostu odpowiadam. Taka może refleksja mała. Już mogę odpowiadać. Wiesz co, Denis, wydaje mi się, że ty nieraz gdzieś właśnie na konferencjach wspomniałeś o tym, więc po prostu potem ludzie są ciekawi. I ja też przecież pytałem cię o tę sytuację. Może nie aż tak, jak wiem, że byłeś zirytowany na niektórych, ale też mnie to ciekawiło, bo po prostu podajesz tak inny nurt patrzenia niż wszyscy, że ja wcale się nie dziwię moim kolegom po fachu, że cię o to pytają, bo każdy jest ciekawy twojej opinii, bo jest po prostu inna niż to, co mamy podawane na co dzień. Tak, tak, ale no widzisz, no, na przykład Mściwy Jeski w innej federacji frykowej mówi, że po co jest nadużywanie jakichś słownictw, które nie powinny mieć w ogóle miejsca, no ale to zaczęło się tak naprawdę, kurczę, od was, nie? Zaczęło się naprawdę od was. No wy pytacie mnie o sprawy więzienne, no ja pierwszy nie mówię, panowie, ja tu wchodzę, kurwa, ja tu siedziałem, grypsowałem. Ale to nie myślisz, że było tak, że ty mówiłeś coś do kogoś, na przykład na konferencji wyzywając Alana i to przez to się wzięły te pytania? Nie. Bo przecież nikt raczej sobie sam tego nie wymyślił, że nagle cię zaczął pytać o definicję. To się wzięło właśnie, słuchaj, no jestem na konferencji i dziewczyna mnie pyta, czy Bachowicz jest konfidentem. No kurwa, ja pierdolę. Po co mnie pyta o sportowca, z którego każdy powinien brać przykład, czy jest konfidentem? Po co? Ja myślę, że i pytałem się, czy ja bym tak się zachował. Tak mi się wydaje, że nie wiem o co dokładnie chodziło, ale mogę się domyśleć. To niech się zapyta sama, ja nie na kamerach. Później robią ze mnie tego złego, że jestem ten najgorszy. Ale to wiesz, to ludzie pytają. Ludzie pytają potem w komentarzach, co by powiedział tak, na to Denis. Ale to pytają ludzie, którzy się interesują, ale to są te dzieciaki, którzy się tak naprawdę dowiadują od nas tego, nie? Wszystko swoje plusy. Wejdę to was słowo, chłopaki. No moim zdaniem tu powinna zostać jasna granica podzielona i rozgraniczenie powinno nastąpić, że frajerem to jest ziomek, który się umawia z tobą, że robimy jakieś przestępstwa, później się na ciebie truje, a nie jakiś tam Kowalski, którym dzieje się krzywda, jest Bogu ducha winny. Tak? Dokładnie. To są te osoby, które są właśnie z tego półświadka. To są te osoby, to są właśnie frajery, konfidenci, ci, co się ogólnie źle zachowują. To są właśnie takie osoby. A ale było wyjaśnione, że ci, którzy są spoza tego świata, są e-konfidentami i e-frajerami. Tak, dokładnie tak. Czy chcesz no zadać jakieś pytanie? Z mojej strony tyle. Fajnie, że to wybrzmiało i jeszcze raz Denis, szacunek za to, za pierwszą odpowiedź, bo powiem ci szczerze, że się zaskoczę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, natomiast ja mam pytanie widzisz, dla ciebie. Przerwę, przerwę, ale widzisz, gość potrafi normalnie zadzwonić, z kulturką zapytać. Ja normalnie potrafię porozmawiać, ale jak dzwoni dzban i się do mnie pruje i do mnie mówi, pruje się, a jest to osobą, która siedziała, która grypsowała. I dla mnie ktoś mówi, ty się prujesz, dla niego to jest, ty się spinasz, a dla mnie to jest prucie się. To kurwa, dla mnie to jest chujowe, rozumiesz? Kumam, o co ci chodzi. No, ale ktoś potrafi dzwonić z kulturką, normalna odpowiedź. Chciałem cię dopytać o szczerą odpowiedź. Nie chcę zabrzmieć źle, ale słuchaj, naprawdę gdybyś miał na przykład na koncie całe życie byś zbierał, miałbyś 2 miliony złotych, kupiłbyś dom i musisz je przelać, nagle ktoś cię kradnie z dnia na dzień i nie masz jak tego odzyskać i wpędzi cię to w długi, całą twoją rodzinę, wszystko upadnie, naprawdę byś tego nie zgłosił, żeby chociaż bank mógł ci oddać jakąś część tego albo cokolwiek w tym stylu? Słuchaj, jeśli jest to zagrożone tym, że ktoś pójdzie przez moją osobę siedzieć, to nie pójdę i tego nie zgłoszę. Poza tym Denis nie zbiera na koncie tylko skarpetę. Nie, wchodząc w ten świat, w ten półświadek, tak jak to się mówi, wiedziałem na co się decyduje. Miałem o wybór, idę w prawo albo w lewo, nie ma półśrodków, idę w prawo albo w lewo. No tak, ale jeśli to znaczy, że ktoś jakby miał pójść siedzieć jeśli się na to zgadzam, to? Muszę wiedzieć, muszę... tyle. Co? No tak, ale powiedziałeś, że jeżeli ktoś by nie szedł siedzieć, to byś tego w żaden sposób nie zgłosił. No ale ktoś idzie siedzieć. No tak, mówię, że masz taką sytuację, że przez to nie będziesz... zgłaszam. Nawet na 2 milionów? Nie zgłaszam. Okej, rozumiem. A nawet jeżeli wpadłbyś, nie, razem ze swoją rodziną w skrajne ubóstwo? Wyszedłbym z tego. Okej. Stanąłbym na głowie, zarobił, żeby mieli co jeść. Ale nie zgłosiłbym. Tutaj na samym dole widzicie, że można kupować pay-per-view, macie wszystkie szczegóły opisane. Pamiętajcie, gala już w sobotę. Ja będę miał na tej gali specjalną rolę, natomiast panowie i ich rola jest dać nam naprawdę niesamowitą walkę. Więc chciałem, żebyście jeszcze na sam koniec coś sobie powiedzieli. Chciałem przede wszystkim zapytać, czy ty, Diego, myślisz, że jeszcze cokolwiek może stać się ze strony Denisa podczas tego face-to-face'a, czy wasze relacje już na tyle ostygły, że, bo mówiłeś wcześniej, że obawiasz się tego, być może nie obawiasz się samego uderzenia, tylko obawiasz się, że będziesz wplątany w sytuację, gdzie będziesz musiał się bić podczas tych face-to-face'ów. Tak. Czy dalej się tego obawiasz, czy już wiesz, że Denis w żaden sposób cię nie zaatakuje? Pod kątem Alana, nie? Że wejdzie znowu, jakby się odświeży konflikt Alana z Denisem i wiesz, i zamiast
ja i Denis się konfrontować, no to byłaby konfrontacja Denisa z Alanem i wiesz, no i byłby gnój, nie? Teraz no, jesteśmy tylko ja i Denis, nie? Więc a zwłaszcza po dzisiejszych słowach, no to wiem, że Denis nic nie odpali, bo siłą rzeczy chcemy tej walki obydwa, jak najbardziej. To już wiesz, lada dzień, sobota. Denis, natomiast ty też spodziewasz się tego, że absolutnie nic się tutaj już nie może dać, ty się nie dasz sprowokować, mieniesz oazą spokoju, no chyba, że ktoś zadzwoni i ci powie, co się obrócił. No, zależy mi bardzo na tej walce, na pewno bardziej niż jemu na tej walce. Okej, okay, czyli co, panie i panowie, to jest ten czas, kiedy tych dwóch dżentelmenów spotka się ze sobą na face to face. Ochrona, zapraszam, choć wydaje mi się, że nie będziecie potrzebni. I panowie, również zapraszam was na środek. Czekaj, dam mu prezent pierw. O, którego prezent. Którego będą wynosić. To jest mój worek od sponsora. Masz Lesi? Prezencik. Zmieszczę się? Zmieścisz się. Chcesz wejść? No, wejdę. Spróbujemy? No. Wejdę, no. Daję ci, przytrzymam z tej Dobra. Strony. Ale to bym musiał chyba albo uczyć. Ale zajebiście. Nie, no jeszcze Alan Kwieciński się zmieści. Ja myślę, Big że Bug, to 24, mój sponsor. Całkiem, także... całkiem niezły basen. Ja dla ciebie przywiozę ze straży nasze czarne wolki na tego, nie na śmieci, czekam, tylko na zwłoki. Czekam. Nie? Dobra. Panowie, dobra, worek workiem, prezent przyjęty. Dostań, natomiast... niech się promuje. A teraz to jest ten moment, kiedy wy musicie stanąć i spojrzeć sobie głęboko w oczy. Zapraszam. Zmalałeś trochę taki, kurwa. Tak? Wysokie buty chyba masz. Nie. Wysoki to będę na walce, jak będziesz leżał. Tak? Będziesz patrzeć na mnie z góry. Tylko. Lubię dominować, będę dominował całe trzy rundy. Wiesz, ja lubię takich gości, nie jestem osobą, którzy patrzą na innych z góry i widzą tylko chmury. Który z was jest bardziej zestresowany? Nikt. No chyba to właśnie nie ma stresu. Dzisiaj nie widzę tego w oczach właśnie. Na konferencji był stres mocny. Tutaj już jest bliżej walki, spokój. Większy luz, większy spokój. Fajnie, cieszę się, że przeżywasz to tak jak ja. W końcu ktoś ci utrzy noska, nie? Mi nie trzeba ucierać nosa. To właśnie ty jesteś tym, któremu trzeba utrzeć i sprowadzić na ziemię. Nauczyć troszeczkę pokory. Stanę silniejszy. Gorszy. Cieszę się, że już przyjąłeś do informacji to, że przegrasz. Nie. No to powiedziałeś przed chwilą, że staniesz silniejszy. Jakbyś utarł. Nie powiedziałem, no że bo uczysz. Ja to zrobię, wiesz, ja to wiem. Chciałbyś. Panowie, pozycja bokserska. I to starcie uświetni sobotnią galę w Ergo Arenie. Serdecznie was zapraszam. Jeżeli nie możecie osobiście, to przed odbiorniki zapraszamy do kupna pay-per-view. Don Diego, Denis Załęcki. To będzie potężna bitka. Teraz dziękuję wam za oglądanie rundek i wszystkiego dobrego jeszcze raz na Dzień Dziecka. Hej! Say hasta luego, we'll be in rapid kilos, snub nose with potato, straight out the jungle.